Siemaneczko ludziska, Maciek z tej strony i witam was bardzo serdecznie w specjalnym wydaniu Rock'n'Roll Nation. Jako że rok 2020 był wyjątkowy pod wieloma względami, zarówno na świecie, bo pandemia, obostrzenia, lockdowny, odwołane koncerty itp. itd. oraz tak samo na moim kanale, bo zacząłem bardziej nagrywać o muzyce, przeprowadzać wywiady z zespołami, z artystami, recenzować płyty, postanowiłem, że na sam koniec roku, na ostatnie godziny przed nowym rokiem, wrzucę wam takie oto podsumowanie. Będzie to moje osobiste podsumowanie ostatnich 12 miesięcy mojego muzycznego życia. Co mi się spodobało, co mnie z lekka zawiodło, jakie koncerty odwiedziłem, kogo na nich poznałem, jaki zespół mnie zaskoczył, co odkryłem po latach, co nadrobiłem. No i po prostu podzielę się z wami tym, co się zdarzyło w moim muzycznym 2020 roku. Tak więc jeśli uwielbiasz rock i metal oraz uwielbiasz słuchać o koncertach, o nowych płytach itp. itd. oraz uwielbiasz topki, to lepiej trafić nie mogłeś. Muzyczny rok 2020 po mojemu podzielę na parę części i pierwszą częścią będą koncerty. Z powodu obostrzeń i lockdownów, spowodowanych przez wiadomo kogo, no tych koncertów w 2020 roku miałem o niebo mniej niż w latach poprzednich, co nie zmienia faktu, że byłem na paru koncertach i udało mi się na nie załapać jeszcze przed pandemią oraz w okresie wakacyjnym i przez ten czas poznałem również parę fajnych zespołów, w tym parę polskich zespołów i nowych zespołów, parę zespołów paradoksalnie powstało podczas 2020 roku. I może nie wszystkie wpisują się w mój gust muzyczny i nie jest to, czego bym słuchał, ale myślę, że warto je polecić, ponieważ nagrałem co nieco na ich koncertach, no i warto, myślę, dać im szansę i o nich tutaj wspomnieć. Przede wszystkim przed pandemią udało mi się jeszcze zaliczyć wyjazd do Czech, do Brna i do Ostrawy i właśnie w Ostrawie załapałem się na jeden undergroundowy koncert organizowany przez zespoły Coincidence oraz Orchidea. Pierwsza z nich, Coincidence, to młoda formacja z Ostrawy grająca hard rocka z domieszkami grunge'u, która bardzo, ale to bardzo inspiruje się Guns N' Roses i nawet chyba na koncercie w Ostrawie grali ze dwa covery Gunsów, ale powoli zdobywająca swój własny, unikatowy styl. Wokalista, gitarzysta i lider Petr wywołał na mnie bardzo, ale to bardzo pozytywne wrażenie, jest według mnie świetnym frontmanem. Kwestia tylko wypracowania swojego własnego stylu i nagrania czegoś więcej oraz zdobycia kontaktów i wróżę im sukces, bo naprawdę koncercik był sztosik. No i drugą formacją była Orchidea z Karwiny. Tutaj już panowie o niebo bardziej doświadczeni, ponieważ mający na koncie parę wydawnictw i istniejący już ładnych parę lat i grający o niebo ciężej niż Coincidence, taki soczysty metal z krwi i kości. I muszę przyznać, że nie zapadli mi aż tak bardzo w pamięci jak Coincidence, może dlatego, że grali taki właśnie soczysty metal z krwi i kości, którego nie słucham na co dzień, ale raz na jakiś czas sobie lubię odpalić. Koncert uważam również za udany i warto tę kapelkę sprawdzić, mimo że śpiewają po czesku. I jako ciekawostkę dorzucę, że przez pewien czas grał u nich Polak w składzie, więc chłopaki nawet co nieco rozumieją po polsku i dało radę z nimi pogadać językiem polsko-czeskim. Koncert również uważam za bardzo fajny, a później nieco w tym materiale jeszcze wspomnę o ich płycie Soulboy z czasem. Następnym koncertem, który tutaj przywołam i który odbył się dosłownie parę dni później po koncercie Orchidei i Coincidence, było Rhapsody of Fire w Progressive w Warszawie 24 lutego 2020 roku i był to jeden z ostatnich dużych koncertów, na których byłem w tym roku. I tak jak Rhapsody of Fire znałem wcześniej, tak nie kojarzyłem w ogóle dwóch zespołów, które otwierały ten koncert, czyli Skeleton oraz The Unity. Pierwsza z nich, Skeleton, to power metalowcy z Włoch, formacja Tomiego Fullera, założona w 2011 roku i która mówi, że gra nerd metal albo happy metal i rzeczywiście ich kawałki są mega radosne i mega nerdowskie.
Koncert, mimo że krótki, to wywarł na mnie mega pozytywne wrażenie, bo ekipa nie dość, że latała po scenie mega uśmiechnięta, to nawet zeskakiwali z tej sceny i latali po całej progresji. Jako że ludzi jeszcze nie było zbyt dużo, to mieli okazję do wyskoczenia ze sceny i polatania między ludźmi i pogrania paru solówek właśnie między ludźmi. Koncert zdecydowanie na plus i bardzo żałuję, że w sumie nie znałem ich wcześniej i nie nadrobiłem ich dyskografii, zwłaszcza, że w tym roku również wydali płytę, której jeszcze nie miałem okazji przesłuchać i bardzo nad tym ubolewam, ale obiecuję, że niebawem to nadrobię. I tak jak Skeleton mi się podobało, tak o niebo większe wrażenie i o niebo bardziej pozytywne wrażenie wywarło na mnie The Unity. Jest to, jakby nie patrzeć, super grupa złożona z członków zespołu Love Might Kill oraz chociażby Henio Richtera, który gra w Gamma Ray. Oni również wydali nową płytę i o niej akurat wspomnę nieco później, ale na koncercie jeszcze tej płyty nie mieli i grali głównie kawałki ze swojej poprzedniej płytki, która mnie po prostu tak chwyciła, że masakra. Po prostu The Unity jest jednym z moich odkryć 2020, bardzo wpadłem w ten zespół po koncercie i bardzo mocno go osłuchiwałem i wam też polecam posłuchać ich najnowszej płyty, jak i w sumie całej dyskografii. Później dosłownie załapałem się na jakieś dwa koncerty bardziej lokalne w Warszawie, no i pandemia, puf, nie ma na co chodzić, bo trzeba siedzieć w domu. I pierwszym koncertem, który odwiedziłem, jak już można było organizować koncerty, był event w Pięknym Brzegu 20 czerwca 2020 roku, gdzie swój debiut miał zespół Quadrosteron. Jest to formacja założona przez Krzyśka, basistę Bloody Mess, i która w sumie ma w składzie parę osób związanych z tym zespołem, więc jakby to jest brat bliźniak Bloody Mess, tylko grający po polsku z innym wokalistą i traktujący świat z dystansem, o niebo bardziej, jeśli chodzi o teksty, i te teksty są nieco bardziej z jajem. Pierwszy koncert jak to pierwszy koncert, oczywiście nie należał do idealnych, ale bardzo mi się podobało i czekam niecierpliwie na jakąś epeczkę, żebym mógł ją wrzucić do Rock'n'Roll Nation Express i o niej pogadać, bo takie kawałki jak chociażby Dinozaury czy Zmora Udręczonego, no to wchodzi do głowy i jak leci refren, to ten kawałek wręcz się śpiewa wraz z zespołem. Quadrosteronów na razie widziałem dwa razy, ale życzę im powodzenia i mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy na jakimś koncercie. Drugą formacją tego wieczoru było Praise the Sun, które również stawiało swoje pierwsze kroki na scenie i tutaj to już kompletnie nie moje granie. To był melodeath metal i to jeszcze z damskim wokalem, więc jeśli ktoś lubi słuchać, powiedzmy, nie wiem, nie znam się za bardzo na tych rejonach metalu, ale myślę, że jeśli ktoś lubi Arch Enemy, to myślę, że warto Praise the Sun również sprawdzić. I mimo problemów technicznych i obsuwy, koncert zaliczam do jak najbardziej udanych. Fajnie było ich zobaczyć i posłuchać czegoś innego na żywo niż klasycznego heavy metalu, tudzież jakichś hard rocków, jak to mam w zwyczaju. I nie jest to, jak już powiedziałem, granie, którego bym słuchał na co dzień i to nie jest mój gust po prostu, ale myślę, że warto ich obczaić. Życzę im powodzenia, i bo jak widziałem, zanim znowu nas wepchnęli do domów i zakazali robić dość dużych imprez koncertowych i w ogóle w sumie koncerty przestały się znów opłacać, jeśli chodzi o ich organizowanie przez obostrzenia, to zdążyli zagrać parę fajnych koncertów i otworzyć przed paroma fajnymi kapelami, więc gratuluję wam i życzę powodzonka. Trzecią formacją, którą poznałem tego wieczoru, było Younga Squad i tutaj już kompletny kontrast do Praise the Sun. Formacja z uśmiechem na mordzie, no tak mógłbym ich podsumować, łącząca w sobie parę bardzo różnych gatunków, które wbrew pozorom aż tak bardzo się nie łączą, bo oprócz klasycznego rocka czy punku słyszymy tutaj reggae, słyszymy tutaj rap, bardzo dużo rzeczy i ta mieszanka powoduje, że chce się tego słuchać. No ich epka, którą przesłuchałem po koncercie, wpadła mi tak bardzo do głowy, a koncert tak nimi mnie zajarał, że no
jak tylko będzie okazja zobaczyć Youngest Squad jeszcze raz na żywo, to jak najbardziej będę chciał to zrobić. Kolejną formacją, którą poznałem, jak jeszcze można było robić koncerty podczas wakacji, była grupa, która wystąpiła z My Own Wasteland. Chłopaki, pozdrawiam. I znowu powiem, że to nie jest moje granie, bo jest przede wszystkim za bardzo grunge'owe i za bardzo alternatywne i po prostu no, nie leży to w moich gustach. Tą formacją jest Niranise. To, co na pewno zwróciło moją uwagę, to styl liderki wokalisty, właśnie Niry, oraz tytuły piosenek, oraz ich tęczowa, kolorowa setlista. Tak jak już powiedziałem, to nie jest moje granie, ale jeśli ktoś lubi alternatywę, grunge i tym podobne klimaty i ogółem lata 90. w muzyce, to myślę, że warto sprawdzić. Kolejną formację znam już od jakiegoś czasu, ta nazwa przewijała mi się przez internety, przez koncerty i tak dalej, ale jakoś nie miałem bodźca, żeby ją obczaić i nie wiem czemu, ponieważ jest zarąbista. A mówię tu o grupie Gorgonzola, która ma już na koncie dwie długogrające płyty i niemałe występy, w tym na Polen Rocku. Tak się złożyło, że w tym roku Polen Rocka nie było, ale była najpiękniejsza domówka świata. No, festiwalu nie było, ale były transmisje i był festiwal w sieci. Chociaż parę miejsc dostało pozwolenie na zorganizowanie koncertów pod szyldem Polen Rocka. I tak było m.in. w Warszawie, gdzie właśnie Gorgonzola wystąpiła. I tak jak przed koncertem ich nie słuchałem, tak po koncercie tak mi wpadli do głowy, tak ich zacząłem słuchać i tak zacząłem wałkować ich albumy, w tym najnowszy Konsumpcja, że wow. I tak jak nie słucham tego typu rzeczy, tak Gorgonzolę bardzo polecam obczaić, bo bardzo mi siedli, są fantastycznymi ludźmi, no i grają zarąbistą muzę, więc jeśli ktoś lubi klimaty stylu, nie wiem, na przykład System of a Down, to Gorgonzola tym bardziej mi siądzie. Zarabiasz, wydajesz, śpisz i wstajesz. Następną formację poznałem w Wood w Warszawie, kiedy otwierali koncert Pull the Wire i szczena mi opadła, kiedy zagrali. Grupa zwie się Fukcja i z tego co pamiętam, to ten koncert był ich drugim koncertem w karierze. A muszę powiedzieć, że wywarli na mnie takie wrażenie, jakby grali od paru ładnych miesięcy i mieli za sobą kilkadziesiąt koncertów. Owszem, parę rzeczy zdradzało, że są to amatorzy, którzy zaczynają swoją przygodę ze sceną, ale muzykę, którą grają, no, taki zespół jak Black Mirrors nie powstydziłby się tych kawałków. Naprawdę, pierwsze co mi przyszło do głowy to zespół Black Mirrors, którego miałem okazję zobaczyć przed The Vintage Caravan 2 lata temu. I no, Fukcjo, proszę, nagrajcie album jak najszybciej, bo te kawałki są przezarąbiste, bardzo mocno wchodzą do głowy i jesteście jednym z moich młodych odkryć 2020 roku. Undergroundowych, młodych polskich zespołów. Tak więc życzę wam powodzenia, jak najwięcej weny i szlifowania materiału, bo to co zagraliście, a zagraliście epicki, vintage, hard rock, no to jest coś co mi weszło od samego razu i jak wracałem po prostu z koncertu, to cały czas sobie nuciłem Dreaming for a Living. Bardzo fajny kawałek i polecam Fuksję obczaić, bo to jest ekipa, w którą myślę, że warto inwestować i warto dawać im szansę za szansą. Przyszedłem na Pull the Wire, ale oprócz Pull the Wire również tam grała Metka. Metka, ta nazwa przewijała mi się od jakiegoś czasu, ale również nie miałem okazji jej przesłuchać wcześniej. No i żałuję, bo również mi to granie weszło. I tak, to nie jest hard rock klasyczny, to nie jest metal, ale tak jak w przypadku Younga Squad. Pozytywna energia płynąca ze sceny mnie po prostu kupiła. Ta skoczna muzyka, no i przede wszystkim opener koncertu o grach komputerowych mnie po prostu rozwalił i cały czas sobie później nuciłem gry komputerowe. O, cudowny zespół, który tak jak Gorgonzola występował chociażby na Polen Rocku i nie wiem dlaczego go jakoś tak ominąłem, a naprawdę niepotrzebnie. Warto sprawdzić Metkę. Jak ich nie znacie, to poznajcie. Chodź,
za tego, co się przebrał z tobą, bo on Mario nie grał. Gry komputerowe. Dosłownie dzień po koncercie Pull the Wire, Metki, Fuxi, w tym samym miejscu w Voodoo Club występował Zenek Kupatasa z Cabanosa, ale oprócz niego grał taki zespół jak Hautcore. I na samym początku myślałem, a pewnie kolejny zespół pokroju Heheszki z Pepeszki, pośmiejmy się, pograjmy coś w pokroju Nocnego Kochanka, tudzież, nie wiem, jakichś właśnie takich śmieszkowych zespołów i no nie będzie to żadne odkrycie dla mnie, a wręcz przeciwnie. Okazało się, że zespół istnieje od początków XXI wieku, tylko ostatnimi czasy bardzo mało grywa, ale zmobilizował się, zebrał i zaczął znów grać i nagrywać. I ten koncert przed Zenkiem był ich powrotnym koncertem, bo nie grali koncertów, z tego co pamiętam, od 4 lat i tak mi dowalili energią, że mega w nich wpadłem. I owszem, to nie są już dzieciaki jak chociażby Fuchsia czy Praise the Sun, ale warto ich obczaić, warto dać im to drugie życie, bo to drugie życie mają naprawdę solidne i powiem o nich również później, ponieważ właśnie w tym roku wydali swój pełnoprawny album Respawn. Deski albo ładuj w żyłę i poczuj przez chwilę, że jesteś motylem, że jesteś motylem! No i ostatnią formacją, o której chcę wspomnieć, jest Sugar's Right Hand Funky Club, czyli projekt muzyków powiązanych chociażby z Mad Pilots, którzy grają trochę rockowo, trochę funkowo. Jest to ciekawy projekt, wart uwagi. Myślę, że warto chłopaków sprawdzić, bo ich muzyka jest bardzo wyjątkowa, bardzo chillowa i fajnie jest ich sobie odpalić tak do tła, posłuchać, a na koncercie się po prostu pobujać. Koncert Sugarsów był we wrześniu, a w październiku już niestety nas zamknięto, drugi taki nieoficjalny lockdown nastał, więc no bye bye koncerty niestety i to są takie moje odkrycia koncertowe, o których chciałem wam powiedzieć, które chciałem wam tutaj przedstawić, no a teraz czas na drugą część. Bo koncerty to jedno, ale czego ja właściwie słuchałem i co tam poodkrywałem w tym 2020? Zapraszam do drugiej części. Postanowiłem wymienić wam top 15 najczęściej słuchanych przeze mnie zespołów przez 2020 rok, a moje statystyki oparłem na moim profilu Last.fm, na który bardzo serdecznie zapraszam, jeśli ktoś jest ciekawy czego słucham, link macie w opisie. Miejsce 15 zajmuje zespół Sabir, które również jest moim odkryciem 2020 roku. Band miał się pojawić w Polsce w marcu na dwóch koncertach, niestety no pandemia pokrzyżowała wszystko, a bardzo żałuję. Ich debiut Gates Ajar to czyste złoto, o którym mówiłem w 32 odcinku Rock'n'Roll Nation Express. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to polecam sprawdzić, ponieważ jest to true 80s heavy metal. Naprawdę coś cudownego, świetne kompozycje, które zapadają w głowę i no polecam śledzić Sabirę i mam nadzieję, że Helicon Metal Promotions, które miało zorganizować te dwa koncerty Sabirę w Polsce, no, ma kontakt z zespołem i jak tylko będzie okazja, to ściągnie ich do Polski, bo chcę ich zobaczyć na żywo. Miejsce 14 to Twoja Stara of Death. Nie wiem, co oni tutaj robią, powiedzielibym, kupił sobie kurę. Ten zespół kojarzę już od jakiegoś czasu, ale kiedy wpadłem w ich płytkę Agresywna Kura z 2018 roku, to już nie było wyjścia, naprawdę. Teraz tylko marzę o tym, żeby kupić sobie kurę. A tak na serio to polecam sprawdzić, bo oprócz absurdalnych tekstów, to chłopaki naprawdę zarąbiście łoją. Miejsce 13, zespół Bitch. Formacja Betsy Bitch, o której opowiadałem w 49 odcinku Rock'n'Roll Nation Express. Ostatnimi czasy bardzo mocno fazuję ich wszystkie trzy płyty, więc polecam obczaić zarówno Betsy, o której mówiłem w Rock'n'Roll Nation Express, jak i również dwie poprzednie, The Bitch Is Back i Be My Slave, bo to solidny amerykański heavy metal ze świetną Betsy Weiss na wokalu.
Numer 12, Traveler. Ten zespół również miał się pojawić wraz z Riot City na dwóch koncertach w Polsce i na pierwszy koncert nawet pojechaliśmy go organizować, ale zespół bał się przekroczyć granicę, ponieważ nie czuł się za dobrze, a groziła mu kwarantanna na 2 tygodnie w Polsce, czego chcieli uniknąć, więc niestety, ale koncert we Wrocławiu, jak i w Łodzi się nie odbył. I również mam wielką nadzieję, że Helicon Metal Promotions zaprosi zespół jeszcze raz do Polski. Miał zagościć na Helicon Metal Festival w 2021 roku w marcu, ale również zespół asekuracyjnie wycofał się ze swojej trasy koncertowej z Riot City właśnie w marcu, więc i ten festiwal niestety musiał zostać odwołany. A szkoda, bo czekam niecierpliwie na Travelera, bo pierwszą płytkę uwielbiam, a druga jest również zarąbista i również o niej wspomnę. Numer 11, Tank, zespół z New Wave of British Heavy Metal i nie będzie to ostatni zespół z tej fali tutaj dzisiaj, ponieważ mocno, ale to bardzo mocno wpadłem w Nuabum, a ostatnio zasłuchuję się właśnie w Tanku. Zespół znałem wcześniej, ale jakoś do mnie nie przemawiał, musiałem dojrzeć do tego zespołu, żeby mi mocno wszedł. Fazuję płytę Honor and Blood. Jest to cudowna płyta, która mam nadzieję zagości w mojej kolekcji, ponieważ jest niezwykle rzadka, a jej ceny są dość wysokie. Ale mam nadzieję, że ją zdobędę prędzej czy później i opowiem o niej w Rock'n'Roll Nation Express, bo ta płyta jest zarąbista, jak i w sumie inne płyty, o których też warto wspomnieć. Ostatnio mi w głowie siedzi kawałek Turn Your Head Around, więc polecam sobie obczaić. Jeśli lubicie granie typu Motorhead, to tym bardziej polubicie Tanka. Numer 10, The Option. Trochę nieoczywista pozycja. Mówię tutaj o warszawskim The Option, Tomka Orzechowskiego, Zomasza. Dlaczego tyle odsłuchań? Ano bo zespół szykuje nową płytę We All Need Vacation, która będzie miała prawdopodobnie premierę w 2021 roku i dostałem do tej płytki przedpremierowy dostęp, żeby pomóc chociażby zasugerować tracklistę, który utwór po którym i wypowiedzieć się na temat tej płytki, żeby mieć ją na premierę. Trzymam mocno kciuki za miksy i za wydanie tej płyty, bo jest to solidny krążek i jest na co czekać, więc... Zresztą macie już na YouTubie singla Santa Monica, do którego serdecznie zapraszam, ponieważ w teledysku wystąpiłem i myślę, że warto spojrzeć na ten klip, jak i na ten utwór, bo Santa Monica bardzo, ale to bardzo mocno wchodzi w głowę. Numer 9, Młot na czarownicę. Zespół poznałem podczas Helicon Metal Festival 2 i tak jak na samym początku za bardzo do mnie nie przemówił, tak jak zacząłem ich słuchać na początku 2020 roku, tak po prostu w nich wpadłem. Soczysty polski heavy metal, jeden z lepszych zespołów obecnego pokolenia heavy metalowego. Świetnie grają, ciekawe teksty, ciekawy koncept na zespół, no i życzę im powodzenia z drugą płytą, która powoli się pisze i powoli się tworzy. No i co ciekawe, Młot na czarownicę to był mój ostatni koncert przed pandemią. W piwnicy pod Harendą w Warszawie 9 marca 2020. Jeśli lubicie klasyczny heavy metal po polsku, to warto ten zespół sprawdzić. O ich płycie Popioły Wiar opowiadałem w 15 odcinku Rock'n'Roll Nation Express. Numer 8, Nanowar of Steel. I muszę wam powiedzieć, jeśli Nocny Kochanek w śmieszności byłby tutaj, to Nanowar of Steel jest tutaj, naprawdę. Nanowar of Steel rozwala mnie kawałek za kawałkiem. Nie dość, że idealnie wplatują nawiązania do innych utworów, to jeszcze robią to w tak absurdalny sposób i tak chwytający sposób, że tego po prostu się słucha i czego ja posłuchałem, chcę jeszcze raz. Ich ostatni album Stairway to Valhalla z 2018 roku jest prześwietny, a jeszcze ostatnio dowalili dwoma cudownymi singlami Valhalleluja, akurat klimat świąt, więc polecam bardzo serdecznie obczaić, oraz Norwegian Reggaeton, a bardziej taki hit na wakacje. Nanowara uwielbiam, więc jeśli ktoś lubi parody metal, to jest to jak najbardziej dla niego.
ekipa z Włoch robi to tak subtelnie i tak dobrze, że no nic tylko słuchać. Naprawdę Nano Warów bardzo, ale to bardzo polecam. Numer 7, Vincent. Heavy metalowy zespół z Wrocławia, istniejący jeszcze w latach 80. pod nazwą Vincent Van Gogh, który aż tak bardzo się w latach 80. nie przebił, ale po latach się zreaktywował i gra nadal i wydaje płyty. Najnowsza płyta Space dopiero co nadchodzi i czekam na nią, bo jestem ciekaw, co tam ekipa wykombinuje. Natomiast tak wysoka pozycja Vincenta wynika głównie z tego, iż dorwałem ich kasetę Pierwszy Atak, czyli ich pierwsze pełnoprawne wydawnictwo. O, taką fajną kasetkę, która też do najłatwiej dostępnych nie należy. Polecam bardzo serdecznie, jeśli ktoś lubi lżejsze odmiany heavy metalu, bardziej takie glamowe, bo tutaj kawałki są bardzo hiciarskie. No chociażby taka Iza, taki Shoot as Bang czy Dora na całą noc. No to po prostu mi tak weszło do głowy, że zacząłem to fazować i mam nadzieję, że uda mi się Vincentum wepchnąć do Rock and Roll Nation, bo chciałbym o tej kasecie pogadać to co nieco. Czego chcesz? Czego chcesz? Czego chcesz? Dam ci siebie. Numer 6, Hurricane. Zespół, który znam od ładnych paru lat, któremu towarzyszę od pierwszej epki Rust and Love, o której mówiłem w 18 odcinku Rock'n'Roll Nation Express, i którzy, no, mają teraz serię sukcesów. Nie dość, że grali na Masters of Rock i później ich wzięliśmy jako support Deathlord w Chorzowie, wygrali eliminację na Polen Rocku, wystąpili na dużej scenie i naprawdę japa mi się cieszyła i wzruszałem się, kiedy ich widziałem na tej scenie, bo wiedziałem, że ja ich znam. Ja z nimi jestem już od jakiegoś czasu i ich sukces, czułem się jakby ich sukces był moim sukcesem. A teraz jeszcze wypuścili pełnoprawny album Amantes Amantes, o którym jeszcze dzisiaj powiem, ale to za chwileczkę. Dlatego tak Hurricane wysoko, ponieważ ten nowy album jest zarąbisty i dlatego ich tak bardzo, ale to bardzo fazowałem. W ogóle 2020 dla Hurricane'ów był bardzo udany paradoksalnie. Numer 5, Tigers of Pantang. Kolejny zespół z fali brytyjskiego heavy metalu. Wpadłem w nich, jak dostałem do recenzji płytę Ritual z 2019 roku i miałem okazję przeprowadzić wywiad z Robem Weirem. Po prostu wpadłem w tę płytę i ją uwielbiam. Jak dla mnie jest to jedna z najlepszych płyt Tigers of Pantang w ich dyskografii. Mimo że w latach 80. również wydali parę klasyczków i na przykład jak już zacząłem mocniej słuchać Ritual i postanowiłem bardziej zapoznać się z ich dyskografią, to wpadłem w ich debiut Wildcat. Jest mega surowy, ale bardzo mi przypadł do gustu, tak samo jak kolejne płytki z Johnem Deverillem na wokalu, jak chociażby Crazy Night, świetny, Spellbound czy The Wreckage. Zespół świetny i bardzo żałuję, że nie wybił się tak jak niektóre zespoły właśnie z fali brytyjskiego heavy metalu. Numer 4, The Unity. Mówiłem właśnie w części koncertowej, że bardzo zacząłem ich fazować po koncercie. No i tutaj macie odzwierciedlenie, że są na czwartej pozycji. No po prostu uwielbiam ten zespół. Heavy metal w najczystszej postaci, świetne granie, świetne solówki, świetne partie gitarowe, bardzo dobry wokal, no i też duże nazwiska. Numer 3, Peles. Ten niemiecki Peles z miasta Speyer i tutaj podobna historia jak z Tigers of Pantang. Po prostu dostałem płytę ich najnowszą do recenzji, Reject the System, i w nią wpadłem. Parę kawałków mega fazowałem. No, idąc za ciosem, zacząłem słuchać znowu całej dyskografii Peles, która nie jest mała, bo Reject the System, z tego co pamiętam, jest 8. płytą w ogóle w dorobku zespołu. Zespół istnieje od 1990 roku i naprawdę mam wielki szacunek do tego zespołu, bo istnieją od 1990 roku, praktycznie się nie wybili, grają dla fanu, niektórzy nawet grają od początku lat 80., bo dwóch członków, czyli gitarzysta i wokalista HP oraz perkusista Harry, grali wcześniej razem jeszcze w zespole Saints Anger, gdzie wydali płytę Danger Metal w 1985 roku. No, tyle są na scenie, nadal się nie wybili i nadal grają. Prawie że 40 lat i nadal lubią to robić.
mają z tego fan. No jak tu nie szanować tych ludzi? Jeśli ktoś lubi metal teutoniczny, to bardzo polecam Pales, bo jest to naprawdę solidne granie. I jeśli ktoś lubi wokal jak z Acceptu, to na pewno też mu to siądzie. Numer 2, Crayson. Czeski zespół heavy metalowy śpiewający po czesku i ten mi tak siadł, że masakra. O albumie mówiłem w 25 odcinku Rock and Roll Nation Express, więc nie będę się powtarzał, tylko zaproszę do tego odcinka, ale jest to płyta niesamowicie dobra i myślę, że jest to jedna z najważniejszych płyt w czeskim heavy metalu w historii w ogóle. Kolejne płyty Craysona już mi aż tak bardzo nie siadły, ale też warto się z nimi zapoznać. A wokalista Ladislav Křížek jest jednym w sumie chyba z najpopularniejszych czeskich wokalistów. Śpiewa chociażby też w innej dość dużej czeskiej formacji, czyli Citron. Craysonów w opór polecam, nawet jeśli nie rozumiecie co tam śpiewają, to dla kompozycji i dla wokali Ladislava warto ten zespół obczaić. No i numer 1. Satan. Zespół, do którego musiałem się bardzo długo przekonywać, ale kiedy już coś zażarło między mną a Satanem, to wpadłem w ten zespół niemiłosiernie i zacząłem go tak fazować, że come on, 44 odcinek Rock'n'Roll Nation Express, tu musi być ich debiut Courtney Act. I nie mówię teraz tylko o Satanie jako takim, bo wpadłem również w epokę, gdzie tworzyli jako Blind Fury czy Paria. No, zarąbiste płyty. Fun fact, w tym zespole występował Michael Jackson, ale nie ten Michael Jackson z Ameryki, tylko brytyjski Michael Jackson i żeby uniknąć nieporozumienia, nazywali go Mick Jackson. Również świetny wokalista udzielający się na drugiej płycie Satana i na dwóch płytach Paria i bardzo żałuję, że on zniknął po tych płytach, bo wokal miał bardzo, ale to bardzo dobry, bardzo charakterystyczny. No i w sumie smutno, że Paria rozpadła się na początku lat 90., a Michael Jackson odszedł w niepamięć. Bardzo dobry wokalista, bardzo dobre płyty. Satan to również zespół z fali brytyjskiego heavy metalu, który jest bardzo, ale to bardzo ważny w historii heavy metalu, ponieważ jest jednym z tych zespołów, który grał bardzo innowacyjnie jak na swoje czasy i był inspiracją dla chociażby thrash metalowców. Po prostu wyprzedził swoje czasy, ale teraz słucha się go naprawdę bardzo dobrze. W 2013 roku się zeszli znów jako Satan właśnie z Brianem Rossem, który śpiewał na płycie Court in the Act i znów grają i wydają płytę równie dobre. Cruel Magic, które kiedyś dostałem do recenzji i nie zrecenzowałem, bo po prostu mi ta płyta nie siadała. Teraz mi siada jak najbardziej. Polecam obczaić, bo raz, że są świetni kompozycyjnie, raz, że są świetni lirycznie, a występują równie dobrze. Polecam obczaić Satana. No dobrze, to była moja topka tego, co słuchałem przez 2020 rok, a co wyszło w 2020 roku. Też wam powiem o paru płytach, które zdarzyło mi się przesłuchać w 2020 roku. Nie wszystkie te płyty posiadam jeszcze w kolekcji, niektóre słuchałem na streamingach oraz też powiem, że nie jestem omnibusem i nie słucham wszystkiego i nie byłem w stanie po prostu przesłuchać wszystkich płyt, które wyszły w 2020 roku i mieszczą się w moim guście muzycznym, dlatego tak jak już powiedziałem, nie słuchałem chociażby płyty Skeleton, ponieważ nie miałem czasu, fazowałem Satana chociażby. Tych płyt zebrało się w sumie 31 i zacznę od tych, które mi się najmniej podobały, a skończę na tych, które mi się najbardziej podobały. Będą to takie mini recenzyjki i do niektórych płyt bardzo możliwe, że wrócę podczas Rock'n'Roll Nation Express. Tak więc zaczynajmy! Tak jak już powiedziałem, zacznę od płyt, które najmniej mi się spodobały, najsłabiej zapadły mi w pamięci i które przesłuchałem parę razy i odstawiłem je w niepamięć i wróciłem do innych albumów. Nie oznacza to, że te płyty są jakieś mega słabe i mega asłuchalne. Wręcz przeciwnie, jak wiadomo, każdy ma inny gust i to, co mi się na przykład mniej spodoba, komuś może się bardzo spodobać, tak więc nie kierujcie się mega tą listą. To może być sugestia dla was, polecam sprawdzić każdy z zespołów i wyrobić własną opinię. To co mi się nie spodobało, kto wie, może za jakiś czas się bardziej spodoba. Tym bardziej to mówię, ponieważ pierwszy zespół należy do jednego z moich ulubionych, a jest nim Anvil i wydany w tym roku Legal at Last. Mam wrażenie, że Anvil znów wrócił do trybu pracy
wydawajmy albumy regularnie, nieważne jak, nieważne co na nich będzie, wydawajmy po prostu. Publikujmy ten materiał, żeby to było świeże. I mam wrażenie, że w ten sposób też wpadli na w tryb działania, wydawajmy cały czas to samo. Ponieważ tak jak wrócili na falę popularności względnej po filmie Anvil, The Story of Anvil, tak te kolejne płyty coraz bardziej zaczynały mi się znowu podobać. Ten This is 13 było w miarę spoko, Juggernaut of Justice już bardziej mi weszło, a Hope in Hell i Anvil is Anvil to już w ogóle mi bardzo siadły. Ale nagle z kolejnym albumem Pounding the Pavement coś się zaczęło dziać i znowu Anvil popadł w taką monotonię i powtarzalność. I tak jest właśnie z albumem Legal at Last. Kawałki są spoko, gdyby nie fakt, iż znam poprzednie albumy. Słuchając tej najnowszej płytki miałem wrażenie, jakbym słuchał tych czterech poprzednich, tylko że w jednym. I z jednej strony nie ma w tym nic złego, ale z drugiej, no ja to już słyszałem i mnie to po prostu nudzi. Ogółem teksty obracają się wokół tego, że Kanada zalegalizowała trawkę, więc mamy takie kawałki jak na przykład Legal at Last czy Napped in Nebraska, które najbardziej mi zapadły w głowę, ale na przykład, nie wiem, tak sobie patrzę teraz na tracklistę i na przykład takie Gasoline. Można by to było wyjąć z Forged in Fire, tylko ten kawałek by się zwał Forged in Fire. I dlatego z tym albumem mam największy problem i tak jak go posłuchałem sobie w lutym, tak wróciłem do niego teraz, żeby sobie przypomnieć jak on brzmiał i co na nim było i żeby się przekonać, czy z czasem mi się bardziej nie spodobał, ale niestety ląduje na zaszczytnym ostatnim miejscu albumów 2020 roku po mojemu. Kolejna płyta pochodzi od zespołu, o którym już dzisiaj tutaj troszkę gadałem, mianowicie Orchidea, Soulboy z czasem. No nie weszła mi niestety, nie weszła mi, poprzednie wydawnictwa Orchidei bardziej mi siadły, bardziej mi wpadły do głowy, a Soulboy z czasem, no jak już mówiłem, to nie jest w 100% moje granie i nie wiem, może tutaj mi nie siadł język czeski paradoksalnie, taki absurdalny trochę powód, ale jednak, może wokal Krytka trochę mi nie podpasował, może fakt, iż kompozycje są bardzo do siebie podobne i nic mi aż tak bardzo nie zapadło w pamięci, może fakt, że mamy tutaj automat perkusyjny, a nie perkusję, ponieważ zespół boryka się z brakiem perkusisty od jakiegoś czasu, na koncertach również posiłkuje się samplami, a nie żywym perkusistą, no... Myślę, że warto tę płytkę sprawdzić, ale nie będzie to coś, co wysoko wam się zbije i wywoła efekt wow według mnie. Jest to solidne, heavy metalowe granie. No, dam jeszcze tej płytce parę razy szansę, wrócę do niej, kto wie, może za jakiś czas mi bardziej wpadnie do głowy, ale jak na razie no ląduje tutaj, gdzie ląduje. Soulboy z czasem, ciekasz, twój mecz się ta sen nieco, gdzie nudzi to wstać. No to teraz Bonfire, Fistful of Fire. Bonfire bardzo lubię, widziałem ich na żywo 2 września 2017 roku podczas ich pierwszego koncertu w Polsce w Zgierzu na City of Power. I tutaj tak jak w przypadku Anvila mamy syndrom powtarzania się i wydawania po raz kolejny tego samego, tylko lekko zmodyfikowanego i z innymi tekstami. Jest to trzeci studyjny autorski album z wokalistą Aleksem Sztalem, czwarty jeśli by liczyć cover album Legends. I tak jak pierwsze albumy Bite the Bullet czy Temple of Lies weszły mi bardzo, Bite the Bullet najbardziej, tak Fistful of Fire, no jakbym gdzieś to już słyszał wcześniej. Z jednej strony to w sumie dobrze, że mamy to samo, bo no chcieliśmy to dostać, tak? Słuchamy tego zespołu dla czegoś i dla tego stylu. No i fajnie, że ten styl jest, tylko jakby... wprowadzić trochę tych innowacji, żeby było coś nowego, żeby ten efekt wow wywołało i żeby coś zostało w głowie i żebyśmy sobie to przez najbliższy tydzień po pierwszym odsłuchu płyty nucili. A tak przy tej płycie niestety nie jest. I tu mamy tak samo jak z Anvilem, jak sobie patrzę po trackliście Bite the Bullet, mamy tutaj takie Power Train, Stand Up for Rock, Lonely Nights, Bite the Bullet właśnie i na nowo nagrane kawałki z Aleksem, takie Sweet Obsession chociażby, to wchodzi do głowy, a przy najnowszej płycie? No jedyne co zapamiętałem to utwór otwierający Gotta Get Away i Rock'n'Roll Survivors, a tak to no jakoś mi to przeleciało. Nie wiem, może tej płycie muszę również dać troszkę więcej czasu, ale jak na razie według mnie najsłabsza płyta z Aleksem na wokalu i najbardziej wtórna płyta z Aleksem na wokalu. Rock and roll survivors.
No i słuchajcie, wędrujemy do Polski. Shadow Warrior Cyberblade. No i co ja mam z wami zrobić? Jest to pierwszy długogrający album ekipy z Lublina, heavy metalowców z Lublina. I przy poprzednim wydawnictwie epce Return of the Shadow Warrior już pojawiały się głosy, pozdrawiam Zdana z What the Fuzz Podcast, że wydanie jest zarąbiste. No popatrzcie na to, tu mamy Jewela prawilnego zapakowanego w takiego slipcase'a, dostajemy jeszcze w zestawie stare oldschoolowe wręcz promo foto, ze środka się po prostu wszystko wysypuje, tak, mamy naszywki, mamy kosteczki, mamy super książeczkę, wszystko pięknie, fajnie wydane, tak jak powiedział Zdan, promocja zarąbista. Wydania zarąbiste, wszystko dopięte na ostatni guzik, jeszcze to jest wydane przez Osuary Records, Mateusz pozdrawiam. No, do wydania nie mogę się przyczepić w ogóle, bo jest zarąbiste, to jest 100% tego, co bym chciał dostać. Problem zaczyna się z mięskiem. Bardzo liczyłem na to, że tak jak Return of the Shadow Warrior zebrało tę krytykę, tak przetarło szlaki, zespół dowiedział się, no dobra, to robimy dobrze, to robimy źle, tak? To teraz wyciągnijmy wnioski i przeróbmy to i zróbmy zarąbisty debut album. Najlepszy, dopracowany, nad którym się skupimy. Mamy już bazę, to teraz doszlifujmy jakieś smaczki i zróbmy to tak, żeby to zapadało w pamięci. No niestety mi nie zapadło w pamięci i bardzo żałuję, to od razu powiem, bardzo żałuję, ponieważ jest to muzyka, którą bardzo lubię. Bardzo lubię taki tradycyjny heavy metal 80sowy, który jest właśnie na tej płycie. Uwielbiam. Tylko co z tego, skoro kawałki w ogóle mi nie zapadają w pamięci. Na przykład pierwszy utwór ma naprawdę zwalić z nóg, ma po prostu zachęcić do słuchania całej płyty. No tytułowy Cyberblade niestety mi tego nie zrobił, refrenem mnie znudził. A nawet jak już mamy fajny moment na płycie, na przykład taki bridge w Demolition Hammer, jak mi to weszło? Naprawdę to mi bardzo, bardzo, bardzo weszło. Aż się chciało z Anią śpiewać. I nagle wchodzi refren, który niszczy tę kumulację. Refren, który ma być kumulacją, ją po prostu niszczy, bo jest strasznie płytki i nudny. Słuchałem parę razy tej płytki i jeśli miałbym wybrać swojego ulubieńca, to byłby to Iron Hawk Rising, nazywany też przez zespół Bon Jovi, bo jest taki bardzo 80sowy, nawet wręcz hardrockowo-glamowy i również wchodzi, tylko jakby ten kawałek nie wybija się niczym oryginalnym, niczym wyjątkowym spoza innych zespołów z tej fali i nawet grających obecnie pokrój, nie wiem, Hit, Crazy Licks, Crash Diet, czy naszego polskiego nawet, rzekłbym, White Highway. I tak jak mówię, największym problemem tej płytki jest fakt, iż kawałki są spoko, ale są tylko spoko i nie wchodzą do głowy, nie mają tego czegoś. Kiedy już słuchamy i mamy właśnie ten fajny moment, który jest moc i oczekujemy czegoś, bo po prostu to tak idealnie nam pasuje, żeby dodać i tego nie ma. I to jest chyba największy ból tej płyty, że właśnie tego czegoś nie ma w tych odpowiednich momentach, a pasowałoby idealnie. I zamiast robić tak, że napięcie się buduje, jest zarąbiście, jest bardzo fajny moment, to zamiast iść jeszcze wyżej, iść wykładniczo wręcz, robimy spadek. No, boli. Tym bardziej mnie boli fakt, że ta płyta została wydana właśnie teraz, a nie kiedy indziej, w 2020 roku. Zakładam, że była pisana podczas pandemii, więc tym bardziej, kiedy dostaliśmy w ryj wręcz wolnym czasem, można by było jeszcze bardziej przysiąść na niektórymi kawałkami i dodać właśnie te smaczki, wymyślić coś, popracować nad tymi kawałkami na... No nie wiem, pozdrawiam serdecznie zespół Shadow Warrior i mam nadzieję, że jak zobaczymy się na koncercie i posłucham tych kawałków na koncercie, to... Moje myślenie o tej płycie zmieni się diametralnie, bo często tak mam, że płyta mi nie podchodzi, usłyszę kawałki na koncercie i siadają mi niemiłosiernie. Mam nadzieję, że to się zmieni, a zespołowi życzę, że no, do 3 razy sztuka. Mam nadzieję, że trzecie wydawnictwo, nieco dłuższe niż singiel, siądzie mi perfekcyjnie i będę je nucił dzień w dzień.
Kolejną płytką jest Palace Reject the System. Możecie się zdziwić, przecież ten zespół pojawił się w twoim top 15 najczęściej słuchanych zespołów w 2020 roku. Tak, ale akurat ta płytka, no jest tak 50-50. Pisałem o niej w recenzji dla Heavy Metal Pages i Palace też cierpi na pewien syndrom. Syndrom pół na pół, że tak powiem. No bo jak patrzymy sobie na tracklistę, to pierwsze kawałki bardzo siadają. Mamy tutaj singlowe Force of Steel, Soulseeker, który bardzo mi siadł. Singlowe Final Call of Destruction, The Faker, który również bardzo mi siadł. I nagle mamy Hail to the Metal Lord i coś się zaczyna rozjeżdżać. Bo kolejne kawałki, Bloodstained World, Valhalla Land, tak wchodzę głębiej i no dobra, są te kawałki na płycie, ale ja kompletnie nie pamiętam, jak one lecą. I to nie jest jedyna płyta Palace, z którą tak mam. I to jest najsmutniejsze w sumie w tym zespole, że mają z jednej strony zarąbiste utwory, które wchodzą i nie wychodzą z głowy przez tygodnie, a z drugiej strony właśnie mają takie kawałki spoko, ale no fajnie, że są, ale nie zapadają w pamięci. O niebo bardziej podobała mi się płyta poprzednia, The Seven Steel, i poprzednia Dream Evilizer, o której mówiłem już w Rock'n'Roll Nation Express w odcinku numer 19. Mimo wszystko myślę, że warto sprawdzić tę płytkę chociażby dla singli, do których zapraszam bardzo serdecznie, jeśli ktoś lubi granie pokroju nowego Acceptu na przykład, takie Blood of the Nations, to myślę, że Palace też warto sprawdzić i dać im szansę. No chłopaki grają już bardzo długo, nie wybili się, a mają parę perełek w swojej dyskografii i w swojej songografii, że tak powiem. No myślę, że warto sprawdzić, chociażby przesłuchać dla próby. Mad Max Stormchild Rising. O tym zespole mówiłem również w Rock'n'Roll Nation przy okazji albumu Rolling Thunder, czyli pierwszym albumie z Michaelem Vossem na gitarze i na wokalu. I Michael Voss nadal dobrze się trzyma, nadal nagrywa i właśnie wydał album Stormchild Rising, który nawiązuje do albumu z 1985 roku, który zwie się po prostu Stormchild. Jak mogę podsumować ten album? Myślę, że najlepszym podsumowaniem tego, jak ten album mi zapadł w pamięci, jest to, że kawałkiem, który najlepiej zapamiętałem, jest cover zespołu Rough Cut Taker. Zarąbisty zespół i zarąbisty kawałek, o nim również mówiłem w 35 odcinku Rock'n'Roll Nation Express. W tym coverze również z Michaelem śpiewa wokalista Rough Cut, czyli Paul Shortino. Ale to chyba niedobrze, że najlepiej zapadającym w pamięci kawałkiem z płyty jest cover. No nie. Raczej nie powinno tak być. I tak samo jak w przypadku Palace, ten album według mnie cierpi na podział, bo pierwsze kawałki z płyty wchodzą mi. Takie Hurricane, singlowe Talk to the Moon, bardzo fajny kawałek, nawiązujący w sumie nawet do Bark at the Moon, bo riffowanie jest podobne. Mamy tutaj Ladies and Gentlemen, ale im dalej w płytę, tym gorzej ją kojarzę i gorzej ją zapamiętałem. Chociaż muszę powiedzieć, że na pewno tę płytę zapamiętałem lepiej i bardziej mi podeszła od poprzedniej płyty Mad Maxa, czyli 35. To na pewno, więc mam nadzieję, że kolejna płyta będzie jeszcze lepsza. Następnie Diamond Head i Lightning to the Nations 2020. Album nagrany ponownie na rocznicę wydania ich pierwszego długogrającego albumu, który miał być w sumie demem, Lightning to the Nations. No i co ja mogę powiedzieć o albumie, który został tak naprawdę nagrany ponownie? No wyszedł spoko, ale to jest tylko spoko, tak? I kawałki są wykonane po prostu poprawnie, chociaż nie rozumiem, dlaczego na przykład takie Am I Evil, które miało perfekcyjne tempo, idealnie wchodziło, idealnie było grane, nagle zostało zwolnione. Jakby no, dlaczego? Przez to ten kawałek według mnie troszkę stracił. Widziałem wiele komentarzy na YouTube, żeby słuchać z prędkością 1.25, bo wtedy to jest dobra prędkość.
A najlepsze jest to, że oprócz tych 7 utworów z oryginalnego albumu nagranych na nowo, dostaliśmy 4 covery i według mnie historia zatoczyła koło, ponieważ jednym z zespołów, które bardzo inspirowały się Diamond Head i wyrosły na wielkie zespoły, jest Metallica. Metallica uwielbiała Diamond Head, grała covery ich utworów, a nawet zaprosiła sam zespół na scenę pewnego razu. No, teraz nagle Diamond Head nagrywa kawałek No Remorse z Kill 'Em All. No ale dobra, rozumiem, dlaczego ten kawałek się pojawi. Mamy tutaj również Immigrant Song Led Zeppelin, mamy Red Bad Blue od Deep Purple i mamy Sinera Judas Priest. No, takie klasyczki, rzekłbym, jeśli chodzi o rock i metal z Wysp Brytyjskich. A to No Remorse, no wiadomo czemu, no Metallica. Fajny pomysł na uczczenie 40-lecia płyty, no ale jak dla mnie jest po prostu on tylko dobry. No i tak samo mam z kolejnym zespołem i z kolejną płytką. Deep Purple, Whoosh. Zanim powiem o albumie, powiem jedno. Deep Purple to jest zespół, który w sumie nie musi nikomu już nic udowadniać. Udowodnił w latach 70. i 80., a teraz w sumie nie musiałby nawet nic nagrywać. Mógłby odcinać kupony i żyć z tego, że kiedyś coś tam nagrał. A mimo wszystko nadal pisze, nadal tworzy, nadal nagrywa i nadal wydaje płyty. No jak dla mnie... jest to awesome. Album sam sobie nie podszedł mi aż tak bardzo, ponieważ nie jestem wielkim słuchaczem Deep Purple, mimo że Iana Gillana uwielbiam i uwielbiam jego solową twórczość z lat 70. i 80. Ale no, te kawałki są spoko, ale mam wrażenie, że one są po prostu nagrane od zespołu dla fanów. Jakby, jeśli lubisz Deep Purple, jeśli słuchasz Deep Purple i... lubisz każdą ich płytę mniej bądź bardziej, to jak dla mnie będziesz zadowolony z tejże najnowszej płyty, najnowszego wydawnictwa. Jeśli chcesz wejść w świat Deep Purple, to zacznij od klasyków. Od Perfect Strangers, od Deep Purple in Rock, od Machine Head, a nawet od The Battle Rages On. Nie mówię, że ta płyta jest tylko dla diehard fanów Deep Purple, wręcz przeciwnie, bo mi siadła, jest bardzo przyjemna, przyjemnie mi się jej słuchało, ale nie jest to coś, do czego bym regularnie wracał, bo no, nie jestem wielkim fanem Deep Purple, mimo iż zespół lubię. Brytyjczycy są po prostu sobą i cieszę się, że nadal tworzą pomimo lat, pomimo ich w sumie kondycji, no bo jednak bądź to są dziadkowie, tak? I bardzo im zazdroszczę i bardzo ich szanuję za to, że nadal im się chce, nadal chce im się występować, nagrywać, komponować i tak dalej, naprawdę szapoba, no i... dla samego szacunku według mnie warto chociaż dać tej płycie szansę, no bo bądź co bądź Deep Purple, no to już weterani i to nieźli. Tak mówię o Deep Purple i tak samo mogę w sumie powiedzieć o kolejnym zespole, czyli o AC/DC i o ich najnowszym Power Up. No, AC/DC również nie musi niczego już udowadniać tak naprawdę i tworzy muzykę dla fanów. Fani chcą usłyszeć nowe kawałki AC/DC w stylu AC/DC, no i tyle. Do składu wrócił Brian Johnson po dość mocnych perturbacjach zdrowotnych. Przez pewien okres słyszeliśmy Axla Rose'a na wokalu na koncertach AC/DC. Ja się jeszcze załapam na koncert z Brianem Johnsonem w 2015 roku w Polsce. I bardzo się cieszę, bo takie na przykład Rock or Bust, parę kawałków mi weszło i tak samo mi parę kawałków z Power Up weszło. Single Shot in the Dark bardzo mnie pozytywnie nastawił na płytę i przyjemnie mi się słuchało po prostu. Nie jestem wielkim fanem AC/DC, znowu to powiem, tak samo jak Deep Purple. Nie jestem wielkim fanem AC/DC, znam największe hiciory, lubię do nich wracać, ale tak żeby wgłębiać się w każdą płytę, no nie za bardzo. Jednak tak jak w przypadku Deep Purple, tak samo w przypadku AC/DC. Szanuję ich bardzo, że im się nadal chce tworzyć, że nadal chce im się nagrywać, że nadal chce im się wydawać i że robią to dla fanów, bo też nie mogą spokojnie sobie odcinać kupony, siedzieć w swoich willach i cały czas dostawać hajs za to, że nagrali takie Back in Black czy For Those About to Rock We Salute You, no. A nadal wydają nowe płyty i cieszę się, że to Power Up wyszło, bo to jednak taki stary, dobry hard rock, którego fajnie sobie załączyć chociażby w samochodzie jadąc w daleką podróż i bujać się właśnie do tej płytki, zasuwając po autostradzie te 120 km na godzinę chociażby. Nie no dobra, przy takiej muzyce to się jeździ 200 po niemieckich autostradach. Jeśli lubicie AC/DC, polecam tę płytkę sprawdzić, jeśli nie słuchacie AC/DC, to tym bardziej nie przekonacie się przez Power Up. Tyle mogę w skrócie powiedzieć.
No i kolejny zespół, Deadlord i ich najnowszy album Surrender. Z Deadlordem się znam nawet osobiście, ponieważ miałem okazję im współorganizować koncerty w Polsce, w Chorzowie i w Warszawie w 2018 roku. We wrześniu opiekowałem się nimi, zawoziłem ich do hostelu, kwaterowałem ich itp. itd. I są to bardzo fajne mordy i grają bardzo fajny vintage'owy hard rock. Tak, jakbym miał do czegoś porównać, to Thin Lizzy chyba byłoby najlepszym odpowiednikiem i wzorcem dla tego zespołu. Surrender jest pierwszą płytą bez gitarzysty Ole Helenstorma. Martin Nordin przeskoczył z basu na gitarę, a na basie zagościł człowiek, który był na trasie właśnie z Deadlordami w 2018 roku, czyli Tobias Alpady. I byłem bardzo ciekawy, jak ten nowy album bez Ole w składzie wypadnie i jak dla mnie na razie jest to najsłabszy punkt dyskografii Deadlord. Niestety muszę to powiedzieć, mimo że kawałki są spoko, jest to typowy Deadlordowy styl. Pierwsze single bardzo wpadły do głowy, Evil Always Wins, zarąbisty kawałek z prześmiesznym klipem, Distance Over Time, pierwszy kawałek otwierający album, również bardzo fajny, ale jakoś jak sobie słuchałem tego albumu, to najmniej mi zapadł w pamięci, jeśli chodzi o wszystkie albumy Deadlord. Myślę, że muszę dać tej płycie jeszcze parę odsłuchów, żeby tak bardziej w nią wpaść, ale bardziej wolę wracać do takiego Goodbye Repentance czy Heads Held High. Mimo wszystko myślę, że warto się z Surrender zapoznać. Jeśli ktoś lubi właśnie taki 70-sowy hard rock w stylu Thin Lizzy, to Deadlord jest jak najbardziej wart polecenia. No i płytka Surrender, myślę, że również. Jest to taki klasyczny Deadlord, chociaż no brakuje mi w tej płycie czegoś, prawdopodobnie riffów Olego. Hell in the Club, Hell of Fame. Jest to już piąty studyjny album tej formacji z Włoch. Miałem okazję ich poznać podczas Frontiers Rock Festival 2018 w Trezzo we Włoszech. Otwierali oni pierwszy dzień i wywołali na mnie zarąbiste wrażenie. Świetny, hermetalowy zespół pijący do najlepszości z lat 80., do tej bardziej rock'n'rollowej, 80'sowej najlepszości. Bardzo mi wpadł do głowy ich album Devil on My Shoulder chociażby z 2014 roku, a Hell of Fame po prostu kontynuuje tę tradycję. Jest to bardzo dobry album, którego się bardzo dobrze słucha, chociaż nie mam tam jak na razie żadnego takiego hiciarskiego kawałku, który zapadłby mi bardzo, ale to bardzo w pamięci. Jak na razie w głowie lecą mi single tej płyty, czyli We'll Never Leave the Castle czy Nostalgia, ale myślę, że z czasem płyta wpadnie mi bardziej do głowy. Nie wiem, czy przebije Devil on My Shoulder, ale tak czy inaczej jest to solidny album, który myślę, że warto sprawdzić. Jeśli lubicie właśnie klimaty pokroju Hit, Crazy Leaks, Crash Diet, to Hell in the Club pozycja dla mnie obowiązkowa do sprawdzenia. Następny w kolejce jest Okrutnik i ich Legion Antychrysta. Jest to płyta, która w teorii nie powinna mi w ogóle siąść, jako że mamy, że tak powiem, podział na taki czysty, grzeczniejszy nieco heavy metal, no i ten brudny, taki zły, evil heavy metal. No i Okrutnik zalicza się do tego złego, evil heavy metalu. Jeśli miałbym do czegoś porównać, to przede wszystkim w pierwszej kolejności porównałbym ten zespół do Kata. Oczywiście z Romkiem Kostrzewskim, nie mówimy o tym nowym Kacie. W ogóle nowego Kata dzisiaj nie będzie, spokojnie. Nie dlatego, że jakoś go wybitnie hejcę, tylko po prostu go nie słuchałem. Bo nie chciałem słuchać. Po prostu nie chciało mi się zapoznawać z nowym Katem. Ale z Okrutnikiem już najbardziej się zapoznałem. I jeśli ktoś lubi starego dobrego Kata czy Venom, to na pewno ta płyta siądzie. Chłopaków miałem okazję poznać na trasie z Turbo, The Last Warrior Tour, kiedy grali wraz właśnie z Turbo i z Helheim, pozdrawiam ekipę, i widziałem ten zespół dwukrotnie, raz w Łodzi i raz w Warszawie na urodzinkach Helheim, i to nie jest granie, które mi mega siada, jakby riffowanie. No, to jest typowo black and heavy metalowe, właśnie takie katowskie, i jest ono naprawdę na wysokim poziomie. Jest zarąbiste, kawałki bardzo siadają, mimo tego już nie słucham tego typu muzyki, tylko no, jedna rzecz jest taka, która sprawia, że ten album jest albo love, albo hate. Wokal. Wokal Mateusza jest bardzo subiektywny. Jednym siądzie mocno,
jednym w ogóle nie siądzie. Ja się musiałem bardzo długo do niego przekonywać i tak jak w tych bardziej brudnych częściach utworów, w takich Legionach Antychrysta, czy innych Sabatach, czy w Nocach Galicyjskich, kiedy on tam harcze, growluje i tak dalej, jest spoko. Tak jak znowu pozdrawiam Zdana Złote Fast Podcast, który trafnie zauważył, że wtedy jest spoko, ale jak już wchodzą takie czyste części, czyste partie, jak na przykład w Portrecie Trumiennym, a na grobach Kwiaty, kawałek, który bardzo lubię i był to pierwszy kawałek Okrutnika, który mi się spodobał, no tutaj zaczynają się problemy z wokalami. Każdy twój krok słyszę gdzieś tam w oddali sennej, dziwnej. I mimo tego, że kawałek mi się podoba, bo kompozycja jest zarąbista, tak, no wokal Michała, no mógłby być lepszy, tak więc trzymam za was kciuki, chłopaki, bo zrobiliście na mnie bardzo pozytywne wrażenie na żywo, na płycie również, tylko szlifujcie się, doszkalajcie się wokalnie, bardzo fajnie by było jeszcze dopracować na przykład chórki, żeby w pewnych momentach zrobić, bo w pewnych momentach mi po prostu tak siedziały, a ich na przykład nie było. Produkcja bardzo fajna, również Osuary Records wydało, polecam wesprzeć Osuary Records, wyszło to na płycie i na kasecie, tak samo jak Shadow Warrior w sumie. I no, polecam obczaić, jeśli lubicie starego dobrego Kata i Venoma. Płytka spoko, ma swoje lepsze strony, ma swoje gorsze strony. Myślę, że do Rock'n'Roll Nation zawędruje kiedyś. No i teraz pojawia nam się pozycja, która została stworzona, dziwnie to zabrzmi, ale z myślą o pandemii. Jest to płytka Axis, Virus of a Modern Time. Przy pierwszych odsłuchaniach mówiłem, kolejna płyta Axis, no jakoś tam wyszła. Ale jak zacząłem sobie teraz w grudniu tego słuchać, przed nagraniem tego filmu, to no całkiem konkretny album. Płytka wyszła w kwietniu 2020 roku podczas trwania pandemii i też pewnie zostały zarejestrowane wtedy właśnie domowym troszkę sposobem, ale ogółem utwory z tego co przeczytałem były częścią Prometheus Brain Project w 2006 roku i szczerze powiedziawszy ja to słyszę. Ponieważ kawałki bardzo brzmią jak Axisowe kawałki z tamtych czasów, rzekłbym, że mógłbym je wyjąć z albumu Utopia chociażby. Takie Mother Money czy Virus of a Modern Time tytułowy, super kawałki. Babylon również bardzo mi siada, więc płyta o niebo, ale to o niebo lepsza niż ostatnie wydawnictwo Axis, czyli Retrolution. O niebo bardziej mi siadło i polecam zajrzeć, polecam wesprzeć zespół. Bardzo żałuję, że Axis nie zobaczyłem na koncertach w 2015 roku, bo te koncerty zostały odwołane z powodu niskiej frekwencji i sprzedaży biletów. Bardzo żałuję, bo Axis bardzo lubię, kiedyś miałem wielką fazę na ten zespół, na ich pierwsze płyty. No a Virus of a Modern Time po prostu warto polecić. Teraz nadchodzi płytka, która jest mega wyjątkowa, ponieważ nie jest to płyta muzyczna, a audiobook. Metal Top 30. Bardzo wyjątkowe wydawnictwo, ponieważ jest ono stworzone przez muzyków. Jest to baśń o królewnie i trzech księciach, najprawdopodobniej Aleksandra Fredry. I bardzo trzymałem kciuki za ten projekt, no bo come on, jest to audiobook stworzony przez muzyków polskich wszelakiej maści. Mamy tutaj muzyków ze Stosu, z Axe Crazy, z chociażby Turbo, Kata, Quo Vadis, Hammer, Alastor. No mógłbym tutaj wymieniać bardzo długo, a wszystko spięte właśnie w tę piękną baśń, a wszystko pod dyrekcją Piotra Mazurka. Bardzo się napaliłem na to wydawnictwo, bo byłem ciekaw, co tutaj takiego wysmażą i muszę niestety powiedzieć, że po części się zawiodłem i no, gadałem o tym w Rock'n'Roll Nation Express również, ale powiem jeszcze raz, wszystko pięknie, fajnie, tylko każdy tutaj sobie. Jedyne co trzyma to wydawnictwo to tak naprawdę sama baśń, bo każdy zaaranżował ją na swój sposób i to z jednej strony jest plus, ale te przeskoki jakości chociażby, ja rozumiem, że to było nagrywane w domowych warunkach, ale te przeskoki jakości strasznie bolą i psują odbiór. Coś tam mruczy, babsztyl stary, snuje bajdy niestworzone,
O królewnie pizdolonie. Więc zjeżdżają się jebacze, czarodzieje, zaklinacze. A zwłaszcza to, że na przykład jedna osoba mówi bardzo lektorsko i bardzo się wczuwa, a druga osoba gra sobie na gitarce na przykład, albo ma coś puszczonego w tle i mówi na wywaleniu, nie jest to w ogóle dopracowane. I to wygląda, jakby Piotrek odezwał się do tych osób: hej, nagrajcie, macie tutaj fragment, który macie nagrać, przeczytajcie to jak chcecie, ja to szybko umieszczę na płycie. Szkoda, bo pomysł zarąbisty. Okładka Jerzego Kurczaka prześwietna, bardzo aktualna i fajne smaczki są na niej ukryte. Super wydanie, tylko no boli to, że te skoki jakości i brak jednego konceptu na zrealizowanie tego, jak mówię. Tutaj raz ktoś bardzo się wczuwa, muzyka jest pod klimat, dobrze buduje nastrój i wręcz rozwija to, co jest mówione i nadrabia zaległości, a następny kawałek jest przeczytany wręcz na wywaleniu, a w tle sobie plumka muzyka tego zespołu. No, to mi się najbardziej nie klei. Mimo wszystko bardzo fajny pomysł, szczytny cel, kasa z tej płyty leci na walkę z koronawirusem, więc jeśli nie macie tej płytki, to w sumie polecam się zaopatrzyć, bo jest to ciekawy wybryk polskiego heavy metalu. Próżno mówił jej król stary, że we wszystkim trzeba miary. Zenek Kupatasa i jego O! Rozmawiając z Zenkiem pod koniec sierpnia, powiedział mi, że ma już gotowy cały album i to dosłownie chwila, a już on wyjdzie, no i wyszedł. Album O! Zenek jak to Zenek, kocha się go za to, że jest po prostu Zenkiem Kupatasą i nikim innym, no i dostaliśmy kolejną porcję zenkowych kawałków w zenkowym stylu, kabanosowym nawet wręcz. Płyta brzmi dobrze, kawałki wpadają do głowy i mam wrażenie, że jak usłyszę te kawałki, te utwory na koncercie, to wpadną mi do głowy jeszcze bardziej. No, niektóre się wręcz śpiewa i są stworzone do koncertowania, więc czekam niecierpliwie na moment, kiedy będę mógł wreszcie wyjść z domu i znów posłuchać Zenka na żywo, bo Zenek to fajna mordeczka. Czy ta płyta przebiła darmowe przytulasy? Myślę, że darmowe przytulasy są lepsze i bardziej mi weszły, bardziej mi siadły. Ale myślę, że jako, że płytka jest świeża, bo wyszła 28 listopada, to muszę dać jej jeszcze troszkę czasu, jeszcze bardziej ją osłuchać, bardziej się z nią obyć, ale tak czy inaczej, jest spoko, po prostu zen. Nie podoba się to Papa Nara, nie podoba się to Papa Nara. No to teraz czas na jedną z najbardziej kontrowersyjnych polskich płyt roku 2020. Destroyer z 9 kręgów zła. To co się dzieje wokół tej płyty, to po prostu wymaga tego, żeby, nie wiem, o, wziąć sobie czyperki, jakiekolwiek, tutaj wziąłem, bo te miałem pod ręką, wziąć sobie czyperki, otworzyć je, żreć i czytać komentarze. Bo naprawdę, co osoba, to opinia i naprawdę nie wiem, czego ludzie się spodziewali po Destroyersach, że co, że wrócą i nagrają album roku 2020? Kiedy poznałem Destroyers, bo poznałem ich dzięki Atreyowi i Helicon Metal Festival 2 i dzięki uporczywości Atreya udało się zebrać zespół z powrotem do kupy, to od tamtego czasu słuchałem sobie Destroyersów, katowałem Noc Królowej Żądzy, Niedole Cnoty, no i słyszałem, że właśnie ma wyjść trzecia płyta, no i w sumie to, czego się spodziewałem, to tak naprawdę dostałem. Jakby nie rozumiem spiny wokół tej płyty. Jakby fani Destroyers spodziewali się właśnie czegoś takiego i takie coś dostali, a ci, którzy nie lubili Destroyers, to nagle po 30 latach jakby mają zacząć ich nagle lubić. Ja nie wiem, ta płyta mi się podoba, jakby, owszem, no, teksty są kiczowate, wywołują u mnie emocje pokroju, nie wiem, XD, ale czy o to nie chodziło w Destroyersach? Taka była Noc Królowej Żądzy, no, wino i seks, tak, no, w skrócie, no, zemsta Roninów, Noc Lubieżnych Ciał, no, Czarna Śmierć, Krwawa Hrabina, no, to są Destroyersi z lat 80. No, jak ktoś nie lubi Destroyersów, to tej płyty na pewno nie polubi. Jak ktoś uwielbiał Noc Królowej Żądzy, to ta płyta tym bardziej mu podejdzie. Jakby według mnie misja spełniona i ta płyta jest bardzo fajna. Jedyne czego żałuję, to to, że no, podczas nagrywania tej płyty perkusista Wojtek z oryginalnej płyty Noc Królowej Żądzy i oryginalny perkusista, który brał udział w reaktywacji, no niestety musiał odejść z powodów prywatno-rodzinnych
I jak przeczytałem w jednym z wywiadów, no prosi nawet Marka wokalistę, żeby poczekał, to on te wszystkie problemy rozwiąże, przecież nie ma niespieszno z tą płytą, tak? No Marek wolał wymienić perkusistę. Chociaż no, nie będę się wdawał w ten konflikt i te sprzeczki, bo no, nie mam wystarczająco dużo informacji, plus dodatkowo no, nie jestem odpowiednią osobą, no, nie jestem w temacie, więc nie będę się wykłócał, kto ma rację, ale koniec końców myślę, że ta płyta jest spoko i jeśli ktoś lubi tego typu grańko, to myślę, że warto sprawdzić. No i kolejna pozycja, która za bardzo nie pasuje na tę listę, ale słucham tego albumu i wyszedł w 2020. Pasuje, nie pasuje, trudno mi ocenić. Richard Cheese, Numbers of the Beast. Richard Cheese jest jedną z tych osób, w którą po prostu nie wierzysz. Nie wierzysz, że coś takiego powstało i że to zażarło i nadal działa. Wyobraźcie sobie, bierzecie właśnie na przykład takie The Number of the Beast i wsadzacie je w lata 50. w muzykę lounge i w swing. Jakby nie patrzeć, to jest to, co wchodziło mi w głowie od dawna. Nagle natknąłem się na Richarda Cheese'a i moje wszystkie myśli zostały skompilowane w kilka, a nawet kilkanaście płyt. I tak jak w przypadku Nanowar of Steel, tak samo jest tutaj w przypadku Richarda Cheese'a, tylko że do tego albumu i do tej muzyki trzeba założyć garniak lub frak i muszkę, bo inaczej nie można tej płyty słuchać. Nie, to jest napisane na pudełku. Co z tego, że ten najnowszy album na razie wyszedł tylko w plikach, bo pandemia i tak Richard Serr ten album wypuścił. Powiem tak, jeśli lubicie absurdalne parodie i przeróbki utworów na zupełnie niepasujący styl z różnymi dziwnymi wstawkami i lubicie być zaskakiwani, co ten artysta jeszcze tam jest w stanie wepchnąć, idźcie w ciemno, Numbers of the Beast jest kolejną dobrą płytą Richarda Serra, naprawdę. Jest to kolejna dobra płyta, ma lepsze, ma słabsze momenty, ale swoich faworytów na pewno znajdziecie. Ja mam chociażby właśnie Numbers of the Beast, Thank You Next, jak tak patrzę, co my tutaj mamy na liście, jeszcze Bad Guy, Baby Shark. Tak, na tej płycie jest Baby Shark i rozwalił mnie po całości. Sprawdźcie, Numbers of the Beast jest zarąbiste. And as much as I love you, I'm fine with just a picture of you. Baby, stay the fuck away from me. Perfect Plan, Time for a Miracle. Kolejny zespół, którego poznałem dzięki Frontier Stroke Festival 2018. Tym razem ten zespół otwierał drugi dzień. Kolejny zarąbisty zespół, który niestety wpadł w wielką pułapkę. Mianowicie poprzeczkę pierwszego albumu. Album All Rise z 2018 roku jest zarąbisty. Siadł mi niemiłosiernie i jeśli miałbym wynieść jakieś najważniejsze zespoły, których nie znałem po Frontier Stroke Festival i których nie słuchałem wcześniej, a zacząłem słuchać później, Perfect Plan byłby chyba na pierwszym miejscu. Płyta All Rise rozwaliła mnie i fazowałem ją bardzo, bardzo długo. No i teraz wychodzi Time for a Miracle i nastawiamy się, że będzie to coś równie dobrego jak All Rise. No i niestety tak nie było. I właśnie ten fakt, że Time for a Miracle wyszło po All Rise, sprawiło, że ta płyta nie weszła mi tak bardzo, jak wejść powinna, bo gdybym nie słyszał All Rise, to bym był w tej płycie zakochany. Jest to typowy 80sowy aur, który po prostu wchodzi od pierwszego odsłuchu. Pierwsze utwory wchodziły. Jeśli ktoś na przykład uwielbiał Foreignera z lat 80., tak dla przykładu, bo to jest pierwsze, co pomyślałem, słuchając Time for a Miracle, pierwszego utworu tytułowego, no, to mogłoby się znaleźć na jakimś inside information od Foreignera. Jeśli nie znacie Perfect Plan, polecam właśnie zacząć od Time for a Miracle, żeby sobie po prostu tej płytki nie psuć, a później załączyć All Rise. Bo w tej kolejności myślę, że bardziej docenicie Time for a Miracle i bardziej wam ta płyta siądzie niż jakbyście, tak jak ja, zaczynali od All Rise, a później włączyli tę najnowszą płytę. Mimo wszystko, bardzo dobry album, chociaż nie przebijający All Rise. Z następną płytką wiąże się dość bogata historia.
Warszawiacy, którzy lubili łazić po mniejszych koncertach albo są mniej więcej w moim wieku, kojarzą taki zespół jak Commandos zapewne. Niesławny Commandos, który swego czasu był bardzo hejcony, że o, nie potrafią śpiewać, zżynają i w ogóle. To ten Commandos się bardzo ładnie rozwinął i w 2017 i 2018 roku pisali bardzo, bardzo, bardzo fajne utwory, a ten skład zespołu z tego hejconego Commandosa to już prawie nie istnieje, oprócz Mateusza Balcerkiewicza na gitarze. No i zespół sobie tworzy, ale w pewnym momencie doszedł do wniosku, że tworzą już tak zupełnie inną muzykę od tego, co Commandos kiedyś tam oferował, że trzeba zmienić nazwę. No i zmienili nazwę na Eternum. No i koniec końców wyszło na to, że zagrali ostatni koncert w 2019 roku pod szyldem Commandosa, weszli do studia i nagle się okazało, że no nie działa to jak zespół i przerodziło się to w projekt solowy basisty Jerry'ego Grodka. No i w ten sposób dostaliśmy pod koniec tego roku płytkę Just Colors, sygnowaną jako Eternum, jako solowy projekt Jerry'ego, mimo to, że brało w nim udział bardzo dużo osób właśnie z Commandosa byłego i późniejszego Eternum. Jednak, no oczywiście są oni wymienieni tutaj i Jerry nie umniejsza, że to wszystko jego jest, nie umniejsza im spokojnie. W każdym miejscu zaznacza, że owszem, to jest jego solowy projekt, ponieważ on głównie jest tutaj kompozytorem tych utworów i był kompozytorem, ale nie umniejsza wkładu innym muzykom, którzy brali w nim udział i dziękuję im również za wkład w ten album. Muszę powiedzieć, że na to wydawnictwo czekałem jakoś od 2017-18 roku, kiedy usłyszałem niektóre kawałki, które tutaj mamy, pokroju na przykład Symphony of the Night, czy Stronger Force, czy Spiders. No te kawałki już kojarzę właśnie z koncertów Commandosa, jeszcze z Anią na wokalu, a później z Pauliną Szatan. Kawałki, które mega mi wchodziły i cieszę się, że wreszcie ujrzały światło dzienne w wersji studyjnej. Mam jednak jeden przytyk niestety, mianowicie wokal Jerry'ego. Kolejny raz mamy case, ten wokal albo podchodzi, albo nie podchodzi. No jak bardzo bym chciał, żeby on mi się spodobał, to on mi w pewnych momentach w ogóle nie wchodzi i cały czas słyszę albo Anię, albo Paulinę. No przepraszam, no 2 lata słuchania tych kawałków z damskim wokalem sprawiły, że trudno mi usłyszeć teraz twój głos, Jerry, po prostu. Nie, że to jest przytyk, że jest to fałszowanie na skalę masową, ale po prostu jakoś trudno mi się przyzwyczaić do męskiego wokalu tutaj. I twój wokal jest bardzo taki, jak mówię, albo siądzie, albo nie siądzie. Mimo wszystko kompozycje są bardzo fajne, piosenki są rozbudowane i wchodzące do głowy. Mam nadzieję, że uda się dorwać ten album na CD-ku, bo bardzo bym chciał go mieć w kolekcji i później przy okazji pokazać w Rock'n'Roll Nation Express. Tymczasem Eternum, Just Colors, bardzo serdecznie polecam. Hailstorm, Curse of the Crystal Coconut. No, ta płyta, no, musiała mi siąść. Tak jak lubię Hailstorm i czekałem na Hailstorm, tak Hailstorm dostałem. Kolejna soczysta płyta z pirackim metalem, ze śmieszkami Christophera Bowsa. Weszła mi kompletnie i jest to kolejna dobra płyta, kolejny dobry album, którego się słucha i wchodzi za pierwszym razem. Czy jest lepszy od No Grave But The Sea? Powątpiewałbym. No Grave But The Sea bardziej mi siadło i tak jak poznałem zespół na 3 majówce, tak bardziej, na 3 majówce w 2019 roku, tak myślę, że tę płytę również muszę dać szansę w wersji na żywo, kiedy już wreszcie będę mógł pójść na koncert, bo wtedy Hailstorm najbardziej siada, wtedy najbardziej można, nie wiem, pomachać sobie szpadą, szabelką czy czymś tam, zrobić abordaż i popić sobie trochę rumu. No, o tym jest w sumie ta płyta, tylko że teraz mamy przekleństwo kryształowego kokosa. Płyta taka jak poprzednia, ale oczywiście ze swoimi charakterystycznymi dla tego albumu momentami, bardziej jest taka ziomalska, jak chociażby właśnie Treasure Chest Party Quest, tutaj Christopher Bowes pił do tych wszystkich raperów, we only just have fun and shoot guns, no. Bardzo dobra płyta, klasyczny Hailstorm w Hailstormie, nic tylko zapuszczać i słuchać, jak dla mnie bardzo dobra płyta, choć nie przebijająca No Grave But The Sea. We are the pirate metal drinking crew. We think you're dumb and we hate you too. O kolejnym zespole również już dzisiaj mówiłem, ale powiem jeszcze raz przy okazji płyty. Hardcore Respawn.
tak, tak płyta została wydana, jak coś. To nie jest to, że sobie ją wypaliłem, czy cokolwiek. Nie, taką dostałem od zespołu, pozdrawiam chłopaków. I tak, 6 z tych utworów wyszło już w 2019 roku jako epka. Teraz dostaliśmy pełnoprawny album 15-utworowy ze wszystkimi kompozycjami chłopaków, które powstawały od 2001 roku, powiedzmy. No, zespół istnieje od 2000 ogółem. Płyta Konkrecik. Bardzo dobry polski współczesny metal, który tak jak w sumie Gorgonzola, no na pierwszy rzut oka w ogóle by mi nie siadł, a siadł bardzo dobry, a siadł bardzo dobrze i jest mega aktualny. Wiele tych kawałków, nawet jak mają parę ładnych lat, to są nadal bardzo aktualne. Co mi najbardziej z tego albumu siadło? Myślę, że będę też gadał o nim w Rock'n'Roll Nation Express, ale tak pokrótce. Kawałek, który otwierał koncert, Dzyń Dzyń. Niech wtedy u was nie zmyli, jest to bardzo ciężki utwór. Bardzo aktualny na obecne czasy Żygam. Bardzo dobry kawałek. Co mi weszło najbardziej? Motyl. Bardzo rozrywkowy utwór. I kiedyś rzuciłem takim tekstem, że jest wiele zespołów, takich jak na przykład Beast in Black, i wiele zespołów, takich jak Beast in Black, musi mieć swoje Crazy Mad Insane. I tak jest w przypadku tej płyty, ponieważ na tej płycie mamy coś takiego jak Nieznajoma. To jest kawałek, który kompletnie pasuje do stylistyki reszty utworów. I nawet rzekłbym, że to nie jest metal, to jest dicho, niezłe dicho, które wchodzi, co najgorsze. Poszliśmy na piętro i ty się zżygałaś. Tekstowo to mogłaby być depresyjna ballada, ale wyszło na to, że to jest niezłe umcy wesołe. Ale siada, naprawdę. Hardkorów bardzo serdecznie polecam i życzę chłopakom jak najlepiej. Powoli zbierają się w sobie i przebijają się do mediów. Bardzo mocno zapraszam, bardzo dobry zespół. No i tylko życzę im, żeby kolejne nagrania były równie dobre jak te, bo myślę, że każdy się w tej płycie odnajdzie, bo ta płyta jest bardzo aktualna. The Unity i Pride. To jest właśnie ta płyta, której jeszcze na koncercie w lutym The Unity nie miało, ale zostało już wypuszczone dosłownie, nie wiem, 2 miesiące później. I fajna płyta. Bardzo dobra płyta, kawałki siadają, kawałki nie zawodzą, słucham jej bardzo mocno. No już sam utwór otwierający po intrze, Hands of Time, siadł mi bardzo. Z jednej strony mamy tutaj dobre heavy metalowe granie, a z drugiej strony takie troszkę bujające, jak chociażby w Rusty Cadillac. Kawałek bardzo mocno mi siadł. A najbardziej spodobał mi się singiel, który również był grany na koncercie jako jedyny z tej płyty, czyli We Don't Need Them Here. Kawałek zarąbisty, wchodzący do głowy, no chyba lepszego singla tutaj znaleźć nie mogłem. Czy ta płytka siadła mi bardziej niż Rise z 2018 roku? Myślę, że nie, ponieważ Rise w większości był grany na koncercie, ale goni bardzo mocno Rise, ten najnowszy album, więc polecam, po prostu polecam posłuchać, bo jest to bardzo dobre, klasyczne heavy metalowe granie. Parę pozycji temu gadałem o AC/DC i ich Power Up. No, to są już dziadkowie, tak? Oni odchodzą powoli na emeryturę, musimy się z tym pogodzić, że za pewien czas ich po prostu braknie i nie będą już w stanie nagrywać na tym świecie płyt, ale spokojnie, mamy zespoły, które godnie zastąpią, że tak powiem, nam AC/DC, a raczej nastąpią po AC/DC, ponieważ mamy parę takich zespołów, które grają właśnie czystego rock'n'rolla właśnie w takim stylu jak AC/DC. Ostatnimi czasy takich zespołów się troszkę namnożyło. Najlepszym tego przykładem jest chociażby Airborne, właśnie równie z Australii, ale mamy również zespół ze Szwecji i co ciekawe, zespół w pełni damski i zwie się on Thunder Mother. Zespół poznałem na koncercie w Warszawie, kiedy grali wraz z On The Wings, pozdrawiam serdecznie, w październiku 2019 roku i wpadli mi bardzo. Jakby to brzmienie
jest odkryte na nowo według mnie. Jakby te kawałki siadają bardzo, są mega klasyczne, riffowanie jest mega klasyczne i mega proste, ale to bardzo, bardzo wchodzi. No i nowa płyta Heatwave z 2020 roku jest pierwszą płytą z nową basistką Majsan Lindberg, którą jeśli ktoś może kojarzyć, to może kojarzyć z zespołu zupełnie innego, bo thrashowego, speed thrashowego, Tranex. Tutaj mamy klasyczne rockowe, rock'n'rollowe, hard rockowe granie rodem z AC/DC i to bardzo dobrze działa. Kawałki, które są na tej płycie, wchodzą niemiłosiernie szybko, za pierwszym razem. No, prosta zasada. Coś jest proste i chwytliwe, od razu wchodzi. Pierwszy singiel, Driving in Style, po prostu fazowałem maksymalnie przez parę ładnych dni i czekałem na całą płytę. No i cała płyta bardzo ładnie mi siadła. I jest to również pierwsza płyta po zawarciu kontraktu z AFM Records, więc życzę dziewczynom powodzenia, bo no jakby to jest bardzo dobra już wytwórnia i bardzo duża wytwórnia, więc liczę, że po prostu będą się wybijały i wybijały dalej, bo na to zasługują. Single Sleep mi słabo podszedł, ze względu na to, że to jest jakaś taka rzewna balladka, myślę, że napisana bardziej pod radio i no nie wiem, coś mi tutaj nie pograło, ale w radiu jak najbardziej się sprawdzi. I ale jak już mówiłem, mamy dla kontrastu takie Driving in Style czy Back in 76, Into the Mat, Loud and Live, Dog from Hell. No mogę wymienić całą track listę, bo całość mi się podoba, bardzo dobra płyta. The Crouch, Praise the Dawn. Na ten album czekałem bardzo długo, przez długi czas Crouch nie wydawali nic większego, tylko rzucali singlami, ale wreszcie doczekaliśmy się drugiego pełnoprawnego albumu Praise the Dawn. Premierę miał 6 grudnia tego roku i wiele z tych kawałków długo czekało, żeby zostać nagrane w wersji studyjnej. Chociażby taki Corvus, którego znam już od 5 lat i który przyszedł wiele, ale to wiele modyfikacji i ulepszeń i to się szanuje, bo Corvus, jak dla mnie, jest jednym z najlepszych utworów na płycie. Choć cała płyta jest naprawdę bardzo dobra i nie mogę tutaj chyba wymienić lepszych czy gorszych kawałków, bo wszystkie bardzo dobrze mi chodzą. Oczywiście no Corvus najbardziej i End of a Hollow chyba są takimi moimi faworytami tej płyty, ale reszta kawałków nie odbiega od tych wcześniej wymienionych. No, wszystko gra tak jak powinno grać. Czy przebija End Hell We Are? Myślę, że tak. Myślę, że jest to płyta lepsza niż debiut Crouchy, która na pewno jest bardziej dojrzała i bardziej przemyślana. No jakby nie patrzeć, między płytami mamy 3-letnią przepaść, więc czuć tę różnicę kompozycyjną. I nad całą płytą pieczę sprawował Robert Kazon-Kazonowski z Nocnego Kochanka i odwalił zarąbistą robotę. Kazon, piąteczka. Super wydawnictwo, zarąbiście łoi. Czekam na wersję fizyczną, bo wersję koncertową miałem już okazję słyszeć podczas koncertów Voodoo i podczas 2 streamów premierowych. Kawałki super. Jeśli macie okazję posłuchać Crouchy i ich jeszcze wesprzeć, zróbcie to. No to teraz czas na postrach wszystkich trumetalowców, czyli Łydka, Grubasa i Socjalibacja. W skrócie, jak dla mnie, najlepsza płyta Łydki w dyskografii. Kiedy przesłuchiwałem płytkę pierwsze parę razy, no myślałem, że no odór cebul nie przebije. Ale myliłem się. Jest to bardzo dobra płytka i moja ulubiona płytka od Łydki, Grubasa. Chociaż odór cebul z 2017 roku goni tę płytkę i depcze jej po piętach. Łydkę poznałem na początku 2019 roku i wpadłem w nią bezkresnie, naprawdę. Polubiłem bardzo ten zespół, to jak tworzy, jakie ma pomysły na utwory i jaką pozytywną energię wysyła od siebie. I to jest pierwszy album w ogóle Łydki, który jest w 100% bez takich twardych przekleństw. I czy się opłaciło to zespołowi? Według mnie tak, bo bardziej mogą się pokazać w mediach komercyjnych, w mediach publicznych itp. itd., bo no, można ich po prostu puszczać gdziekolwiek, nie ma tych przekleństw, łatwiej to zapuścić. Na przykład porównanie do Hardcore. Ja tutaj szukałem utworu, wszystkie te utwory, które pojawiały się na Hardcore, które chciałbym na przykład pchnąć do radia, na przykład zaczynają, no, na przykład już w pierwszych wersjach padają wulgaryzmy, takie a te kawałki są zarąbiste. Wracając do Łydki, bardzo dobra płyta i
w ten sposób Rapapara to już jest przeżytek, naprawdę. Tutaj mamy taki cudowny kawałek jak chociażby Walec. No, Walec jest dla mnie wyjęty z lat 80. Jest to taki stadionowy rock metal, że no, na Stadionie Narodowym no nie zabrzmiałoby to. Powiedzmy sobie szczerze, na Stadionie Narodowym by to nie zabrzmiało, ponieważ Stadion Narodowy ma beznadziejną akustykę. Walec trzeba zagrać na jakimś zarąbistym stadionie z dobrą akustyką, bo to jest wręcz kawałek przystosowany do koncertów i cieszę się, że na koncertach się pojawia, ale Walec nie jest jedynym dobrym kawałkiem tutaj, no co kawałek jest on spoko, Nie jem nic, Profesory, Jola Patola, to jest coś, pierwsze trzy kawałki już zarąbiste na koncerty, grać utwory, kawałek stworzony wręcz pod koncerty, Ręce do góry, okej, ale... Ale również myślę, że mi prędzej czy później jeszcze bardziej siądzie. Jadłostajnia również mi bardzo siadła ze względu na refren. Jeśli ktoś lubi konwencję Łydki Grubasa, naprawdę polecam sprawdzić. A jeśli ktoś nie kojarzy Łydki i lubi taką muzykę nawet z dystansem troszkę, lubi czasami się odprężyć, odpocząć od tych poważnych... metal to nie rurki z kremem, tak? Poważnych metalów, Łydka Grubasa jak najbardziej. Zwłaszcza, że nie wiem czy wiecie, ale Łydka Grubasa powstała w ten sposób, że był to żart, przerywnik w koncertach poważnego metalowego zespołu Projekt X, właśnie członków Łydki Grubasa, tylko było to ho ho ho, a może jeszcze dawniej. Mimo wszystko Socjalibację bardzo polecam. Majka Jeżowska, Polen Rock 2019. To jest płyta, na którą bardzo długo czekałem. Między innymi dlatego, że w mordę nie dotarłem na koncert Majki Jeżowskiej na Polen Rocku ze względu na to, że zaczęło lać. Zaczęło lać i zmęczony, zniechęcony po Hurricane poszedłem do wioski, poszliśmy grupowo do wioski i do dzisiaj bardzo żałuję, że na Majce nie byłem, więc przynajmniej wydawnictwo ociera mi łzy, ponieważ ni cholery nie spodziewałem się takich aranżów utworów i nie spodziewałem się, że będę mógł powiedzieć o Majce, że zrobiła Mordor, naprawdę. Koncert przezarąbisty i... Jak tylko Majka będzie grała i będą wreszcie koncerty, ja chcę na Majkę Jeżowską pójść. Co z tego, że to są piosenki dla dzieci? Te piosenki są uniwersalne, wchodzą nawet w wieku 50-60 lat. To, co się działo pod sceną na Polen Rocku, no ja nie wierzyłem, że to się dzieje na koncercie Majki Jeżowskiej, a to jest wszystko zarejestrowane, pięknie wydane, bardzo dobrze zrealizowane, nic tylko brać. Ja się muszę w ogóle w tę płytę zaopatrzyć, bo jest zarąbista. W życiu bym nie pomyślał, że Laleczka z Saskiej Porcelany będzie przecudną power balladą przeradzającą się w dość zasuwający heavy metalowy kawałek, a ja wolę moją mamę będzie można rozpętać pogo i lecieć z prędkością wręcz iście punkową. Polecam sobie sprawdzić tę płytę, bo Majki Jeżowskiej z tej strony nie znaliście. No to teraz Divine Whip The Omega Man. Muszę wam powiedzieć, że Divine Whip jak przywali płytą, to nie ma bata, żeby się nie spodobało. Jest tutaj tyle metalu w metalu, że moja tygodniowa dawka metalu została po prostu wyczerpana. I nie, że to jest jakiś taki metal, to jest metal z krwi i kości, którego się po prostu słucha i który wchodzi. Chłopaki z Białegostoku, no i Mateusz oczywiście z Warszawy i okolic, wypuścili bardzo dobry album i jest to godny następca Tears of the Ages. Już pierwsze kawałki, Coldest Metal, no to rozwala, rozkłada na łopatki. Journeyman chyba najbardziej mi siadł ze wszystkich utworów. Z ciekawych momentów takie Die Gelassenheit. Bardzo ciekawa kompozycja i bardzo ciekawy motyw wstawiony w dwóch trzecich płyty. Ciekawy zabieg. Całość jest bardzo konkretnym wydawnictwem i jeśli lubicie współczesny, eklektyczny, rzekłbym, bo tutaj mamy połączenie wielu różnych gatunków metal, Divine Whip jest dla was, sprawdźcie, bo jest to jedna z najlepszych polskich płyt tego roku według mnie.
Mówiłem już coś dziś o syndromie zarąbistego debiutu? No to do niego powracamy. Mamy Travelera i ich Termination Shock. Jest to płyta bardzo dobra. Jest to płyta, która bardzo mocno wchodzi. No, patrząc chociażby na setlistę, Shaded Mirror otwierający jest super. Termination Shock, który chyba był z tego co pamiętam singlem, siadł mi bardzo. Foreverman, wow. No, super. Tylko, że no nie przebija debiutu, który był zarąbisty. I właśnie dlatego Traveler nie jest wyżej, a jest tutaj gdzie jest, ponieważ jest to zarąbisty album. Tylko bardzo żałuję, że debiut przebija go. I jeśli ktoś czeka na Travelera, dostał Travelera. Tak samo ja czekam na Travelera i dostałem kolejną soczystą dawkę Travelera. Ale gdybym miał powiedzieć, czy jest on lepszy od debiutu, to niestety nie. I nie oznacza to, że nie polecam tej płyty, bo polecam w ciul. Jest ona bardzo dobra, jak widzicie mam nawet wersję winylową i Termination Shock jest to bardzo dobra płyta, no i dlatego jest tutaj gdzie jest. Traveler nie zawodzi, wydał kolejną soczystą płytę, niestety, ale nie przebija debiutu. To jest jej jedyny tak naprawdę chyba minus, bo kawałki wchodzą do głowy jak cię nie mogę. The Suits i Tide. O tym albumie mówiłem w 39 odcinku Rock'n'Roll Nation Express i podtrzymuję to, co o nim mówiłem. Jest to solidna dawka hard rocka z współczesnymi elementami, ale trzymająca się tego rdzenia old schoolu. Hard and heavy w czystej postaci. Tide traktuje o dość trudnych tematach, o samotności, o odrzuceniu w rodzinie, o depresji, ale ten album jest bardzo dobry. Niektóre kawałki znam już od prawie że 3 lat i na tej płycie dostały one nowego życia. Takie Rainbow I've Never Touched czy chociażby Flesh and Blood zarąbiście tutaj siedzą. A najlepsze kawałki według mnie są tutaj po polsku. Mosty ludzi wielkich serc na skraju marzeń, które w sumie traktuje o tym, że super, masz zespół, zarąbiście, nawet bardzo fajnie gracie, ale nie dostaniecie kontraktu, nie będziecie pokazywani w telewizji, nie będziecie puszczani w radiu, bo boimy się, że stracimy swoje stanowiska. Tak w skrócie odbieram ten utwór. I jest on bardzo aktualny i bardzo dobrze traktuje według mnie o polskiej scenie muzycznej i polskim przemyśle muzycznym. Co jest w sumie bardzo smutne i mam nadzieję, że prędzej niż później to się zmieni. A taki splątany to też jest zarąbisty. Tu stoję, zarąbisty groove, zarąbisty utwór. I What, mój ulubieniec chyba płyty. Jedyny taki z najlepszych, że tak powiem, który mi najbardziej siadł i który jest po angielsku. A ogółem to cała płyta mi bardzo siadła i polecam sprawdzić The Suits, bo chłopaki zasługują jak najbardziej na promowanie i na popychanie dalej. Zarąbista płyta. Jeśli miałbym wyłonić zwycięzców w kategorii najlepsza płyta melodic hard rockowa, hair metalowa, new wave of hair metal, że tak powiem, czy po prostu aurowa, wziąłbym tę płytę. To jest hit 2. Ostatnia płyta niestety z Erikiem Grönwallem na wokalu, która rozwaliła mi po prostu mózg. Naprawdę, tutaj jest hicior za hiciorem. Rack Your Body od razu mi weszło. I weszło mi do głowy równolegle z najlepszym Def Leppard. Dangerous Ground, zarąbiście buja. Hit w hicie. Come Clean, no wow. No i tak mogę z każdym utworem. A wiecie co jest najlepsze? Ta płyta ostatnio była na promocji w Empiku i można było ją dorwać za niecałe 20 zł. 20 zł za takie złoto. Naprawdę, jeśli jeszcze nie słuchaliście Hit 2, to słuchajcie, bo jest to prawdopodobnie najlepsza płyta w dyskografii zespołu. Wiem, mówię odważnie, ale naprawdę, ona jest zarąbista. Ale znajduję jedną wadę tej płyty. Brak trasy koncertowej promującej ją, bo chciałbym te kawałki usłyszeć jeszcze z Erikiem Grönwallem na wokalu, ale niestety Erik Grönwall odszedł i wrócił stary wokalista Kenny Lecermo i myślę, że pociągnie tę płytę. Tylko szkoda, że no, jego tutaj już nie ma. Mieliśmy już zalążek promocyjny tego, jak Kenny śpiewa jeden z utworów z tej płyty Rise,
wykonał to po swojemu i jak dla mnie podołał temu, więc czekam niecierpliwie, żeby zobaczyć hit na żywo po raz kolejny, bo miałem okazję ich widzieć w Polsce 2 lata temu i był to zarąbisty koncert. Jedyne czego się boję to to, że Kenny nie będzie aż tak wielkim frontmanem i takim showmanem jak Eric był, bo Eric robił to perfekcyjnie i show w zaścianku było zarąbiste. To co wyprawiał Eric, nie dość, że zarąbiście śpiewał, to zarąbiście występował. Mam nadzieję, że Kenny godnie zastąpi Erica i następca nas nie zawiedzie, bo tutaj poprzeczka jest postawiona nadzwyczaj wysoko i mam nadzieję, że nie zawiedziemy się kolejnym albumem. A Hit 2 w ciul polecam. A teraz coś z cyklu najlepsza płyta hardrockowa z Polski w tym roku, zespołów, które znam, bo nie słucham oczywiście wszystkiego. Hurricane Amantes Amantes. Oh Jesus, jak mi to siadło. Ta płyta została jeszcze wypuszczona w grudniu, ale weszła mi od razu, naprawdę. Może dlatego, że parę z tych kawałków już znałem wcześniej. One były grane przez Hurricane na żywo. W tym większość tej płyty była grana na ich koncercie na Polen Rocku rok temu. Ale na płycie dostała... Ale na płycie te kawałki dostały takiego kopa, że... No teraz to mi leci zapętlone po prostu. Cały czas słucham Hurricane. Singiel Loteria, którego wcześniej nie znałem, siadł mi za pierwszym razem. Mój ulubieniec Ręce z tej płyty, którego uwielbiałem już w samym wykonaniu live, kiedy grali go 2 lata temu dosłownie, właśnie przed Deadlord chociażby. No, czekałem przez 2 lata, aż usłyszę wersję studyjną i się doczekałem. I kamuflaże, zamykające płyty, no lepiej zamknąć płyty chyba się nie dało. Ta cudowna, leciutka, bujająca ballada idealnie się tam wpisuje. Otwierający płytę Amantes Amantes świetnie zaczyna płytę. Jakby Hurricane znów pokazali, że są zarąbiści i ekipie bardzo mocno kibicuję, bo wypuścić coś takiego i się nie przebić, no to będzie mega, mega żal. Naprawdę. Hurricane mega propsuje i jedyne czego im życzę to to, żeby utrzymali tę formę jaką mają tutaj, bo Amantes Amantes jest zarąbisty i prawdopodobnie też w Rock'n'Roll Nation się pojawi, żeby tę płytę jeszcze lepiej omówić. Na 5 na 5 nie zasługuje, od razu mówię i studzę, ale to jak mi siadła i to jak mi weszła, no tylko może pokazać ci jedno. Bierzcie w ciemno. No i tym samym dochodzimy do pozycji numer uno, słuchajcie. Najlepsza płyta według mnie roku 2020, która mi najbardziej siadła i cały czas ją fazuje. Nie mam jej przy sobie, ponieważ ona jest wciul droga i dość słabo dostępna, ale jest na YouTubie w całości, jest na social mediach, na portalach streamingowych i ona rozwala czachę. Jest to coś, co na długo mi nie przebije najlepszej płyty chyba i coś, co mnie zwaliło z nóg pierwszymi sekundami albumu. Jest to Lightbringer of Sweden. Album Rise of the Beast, który wyszedł w tym roku, no ja nie wiem, rozwalił mnie. Ja nie wiem, co mogę powiedzieć o tym albumie i gdzie się tutaj przywalić. Produkcja jest zarąbista, wokale są zarąbiste, kompozycje są zarąbiste. Ja nie wiem, ja się teraz patrzę w tym momencie na okładkę i zastanawiam się, co mi tu nie siada. I tak jak teraz patrzę sobie na tracklistę, to co kawałek czytam, to on mi gra w głowie. Ja go pamiętam. A naprawdę, ja fazowałem tę płytę, owszem, ale ja wszystkie te kawałki zapamiętałem. Wszystkie są awesome. A moim faworytem, największym faworytem jest The Beast Inside of Me. To jest power ballada całkowita. Tutaj naprawdę ma wszystko, co bym chciał usłyszeć w power balladzie tego typu. Wszystko oldschoolowe, wszystko nowe, wszystko mi siada. Jest awesome. Jeśli miałbym wybrać album, który najbardziej mi się spodobał z tych z 2020 roku, byłby to właśnie Rise of the Beast od Lightbringer of Sweden. Przecudowna płyta, bierzcie i jedzcie z niej wszyscy, bo tak się powinno grać metal w tych trudnych czasach. Run,
I tym oto epickim, idealnym wręcz, pozytywnym akcentem kończy to dość przydługie, rzekłbym, podsumowanie muzyczne 2020 po mojemu. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną. Jeśli macie mi coś do polecenia, jeśli coś przegapiłem wartego uwagi w 2020 roku, nie wiem, na przykład nie byłem na jakimś koncercie i teraz będę żałował, albo nie przesłucham jakiejś płyty i ja się nie znam i po prostu gówno wiem o muzyce i dlaczego nie powiedziałem o tej płycie, a dlaczego tej płyty nie zgnoiłem, powiedziałem, że jest spoko, a nie spoko, piszcie komentarze. Bardzo chętnie podyskutuję, oczywiście na bardzo kulturalnym gruncie, bo komentarze są po to, żeby dyskutować, prawda? Tak jak już mówiłem, to jest moja personalna lista, moje personalne odczucia, to czego sam słuchałem i możecie się z tym w 100% nie zgadzać i możecie mieć swoje typy, możecie się oczywiście nimi podzielić, nawet wręcz jest to wskazane, bo o to chodzi w gadaniu o muzyce, żeby się nią dzielić, żeby o niej gadać, żeby promować się nawzajem, żeby polecać fajne rzeczy, zwłaszcza w tych bardzo trudnych czasach, tak więc to było wszystko ode mnie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za bycie ze mną, za słuchanie, za poznawanie fajnych zespołów. No i co, widzimy się w kolejnym roku. Mam nadzieję, że 2021 będzie lepszy pod względem koncertowym, pandemicznym i że będziemy wreszcie mogli się spotykać twarzą w twarz na fajnych koncertach. Więc cóż, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, lajkujcie, subujcie, komentujcie. Jeśli chcecie, wspierajcie mój kanał. No i cóż. Dziękuję bardzo jeszcze raz za ten wspólny 2020, no i do zobaczenia w 2021. Nara.